Wir haben gesehen, dass die Heimstätte von Aquila und Priscilla nicht nur eine Arbeitsstätte war, sondern eine Segenstätte, wo Gastfreundschaft geübt wurde. Myśmy więc widzieli na końcu poprzedniej godziny, że to miejsce, w którym przebywali Aquila i Priscilla, nie było tylko miejscem ich pracy, ale było miejscem błogosławieństwa, na którym oni okazywali innym gościnność. In Vers 4 unseres Abschnittes sehen wir, dass Paulus in die Synagoge geht am Sabbat und dort die Juden und Griechen zu überzeugen sucht. W wierszu czwartym czytamy również tutaj, że Paweł szukał Żydów w synagogach, w których rozmawiał czy przekonywał zarówno Żydów, jak i Greków. In Vers 5 sehen wir, dass Silas und Timotheus aus Mazedonien kommen. W wierszu piątym zauważamy, że Sylas i Tymoteusz przychodzą z Macedonii. Das war der Anlass, dass Paulus dann gedrängt war, das Wort noch weiter zu verkündigen. I to właściwie przyczyniło się do tego, że Paweł mógł oddać się całkowicie słowu. Äußere Einflüsse können ein Impuls sein im geistlichen Dienst. A więc zewnętrzna okoliczność przyczyniła się, czy dała impuls do duchowej służby. Paulus ging in die Synagoge. Paweł przychodzi do, idzie do synagogi. Dort trafen sich die Juden. Tam spotyka on Żydów. Und wahrscheinlich war es auch so, dass sie bei Aquila und Priscilla noch manches geistige Gespräch später hatten. I wydaje się, że potem mogły też i odbywać się duchowe rozmowy w domu z Aquilą i Priscylą. Denn wir wissen, dass der Widerstand von den Juden hinterher deutlicher wurde. Widzimy również tutaj, że ze strony Żydów, którym głosił on słowo, spotkał się ze sprzeciwem. So dass diese Segenstätte der drei Personen dann sich vergrößerte. Das? Die Segenstätte, wo zunächst drei Personen waren, dann auch mehrere zusammenkamen. Tak się też i stało później, że to błogosławione miejsce, na którym przebywały wcześniej tylko trzy osoby, ono się na tym miejscu znalazły się również też i inne osoby. Wir lesen jetzt aus dem gleichen Kapitel, Vers 18 bis 23. Przeczytajmy jeszcze z tego rozdziału 18 wiersz vom Aktien, ja. Od 18 do 23 wiersza. 18 rozdział Dziejów Apostolskich. A Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nim Priscyla i Aquila. W Kenchreach dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. I przybyli do Efezu. Tu pozostawił ich, sam zaś udał się do synagogi i rozprawiał z Żydami. A gdy oni prosili, żeby pozostał u nich przez dłuższy czas, nie zgodził się. Lecz pożegnawszy się, rzekł: za wolą Bożą znowu wrócę do was, i odpłynął z Efezu. A gdy przybył do Cezarei, wstąpił do zboru i pozdrowił go, po czym wyruszył do Antiochii. Spędziwszy tam jakiś czas, udał się w drogę, przemierzając kolejno krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. Bevor wir mit Vers 18 anfangen, muss ich noch etwas zu Vers 11 sagen. Zanim rozpoczniemy od wiersza 18, chciałbym coś jeszcze powiedzieć do wiersza 11. Paulus lehrte dort ein Jahr und sechs Monate in Korinth das Wort Gottes. Paweł uczył tam przez rok i 6 miesięcy Słowa Bożego. Ich nehme an, dass das bei Aquila und Priscilla war. Ja mówię, znaczy się wtedy, kiedy był u Priscyli i Aquili. Er stellte
Sie stellten ihr Anwesen für diese Zwecke zur Verfügung. Oni dali, czy da, oddali do dyspozycji to swoje miejsce. Und somit waren sie gleichzeitig Empfänger eines reichen geistigen Segens. A więc oni również byli tymi odbiorcami duchowego błogosławieństwa. In Vers 18 wird noch einmal gesagt, dass viele Tage da geblieben ist. A w wierszu 18 czytamy, że znowu widzimy znowu tych dwoje. Dann geht sein Weg weiter nach Syrien. Droga Pawła prowadzi dalej do Syrii. Und wir finden, dass Aquila und Priscilla mitnimmt. I widzimy właśnie tych dwoje, Aquila i Priscilla z nich. Priscilla wird hier zuerst genannt, die Frau. Widzimy, że najpierw tutaj wymieniona jest kobieta. Und dann der Mann. A potem dopiero jej mąż. Wenn wir heute auf Reisen gehen, ist das meistens eine sehr einfache Sache. Kiedy dzisiaj odbywamy jakąś podróż, to jest to bardzo prosta rzecz. Nicht vergleichbar mit den Strapazen, die die Männer früher auf sich nehmen mussten. Trudy tych naszych podróży nie mogą w ogóle się porównać z trudami, które przeżywali ci ludzie w tamtym czasie. Da war die praktische Hilfe der Priscilla sicherlich von großem Segen für Paulus. I dlatego, dlatego tak było, że praktyczna pomoc Priscylli, czyli kobiety, była bardzo pomocna, ważna dla Pawła. Der Impuls ging von Paulus aus. Ten cały impuls wyszedł od Pawła. Er nahm sie mit. On wziął tych dwoje z sobą. Jetzt fragen wir uns einmal. I my się też czasami pytamy. Nehmen wir auch einen mit, geistige Arbeit weiter voranzutreiben? Czy my też bierzemy kogoś z sobą, aby wykonywać duchową pracę? Wir haben den Eindruck, der Herr möchte dort etwas bewirken. My mamy pragnienie, aby coś zdziałać, coś uczynić. Paulus nahm diese beiden mit. Paweł wziął tych dwoje z sobą. Und dann gibt's die zweite Seite. A teraz jeszcze spójrzmy na drugą stronę. Jetzt sagt ein Mann Gottes, ich habe den Eindruck, dass ihr mit mir ziehen solltet. Wydaje mi się, że też wziął Paweł jednego męża z sobą, aby z nim poszedł. Wer ist bereit, ja zu sagen? Kto jest gotowy, żeby na takie zaproszenie powiedzieć tak? Anderthalb Jahre waren sie mindestens jetzt in Korinth und hatten eine wirtschaftliche Basis sich aufbauen können. Oni mogli na tym miejscu być razem przez rok i 6 miesięcy, aby tam założyć gospodarcze jakby podłoże czy bazę. Das Geschäft lief jetzt so. I teraz całe to przedsięwzięcie gospodarcze się dobrze prosperowało. Und jetzt wieder auf Reisen gehen? A teraz znowu odbywa Paweł podróż. Wieder bei null anfangen. Znowu zaczyna od zera. Die hohen Risiken. Znowu podejmuje ryzyko. Sie hatten genau die gleichen Gedanken wie heute auch. A więc te same myśli on ma, jak my też i czasami mamy dzisiaj. Doch diese beiden waren bereit. Ale tych dwoje byli gotowi. Dritte Johannesbrief möchte ich einen Vers dazu lesen. Chcielibyśmy do tego przeczytać jeden wiersz z trzeciego listu Jana. Der Brief ist ja von Johannes, dem geliebten Gaius, gewidmet. Ten list trzeci Jana jest skierowany do umiłowanego Gajusa. Und Johannes schreibt jetzt etwas sehr Interessantes in Vers 6, den wollen wir mal lesen. I Jan pisze coś bardzo interesującego w wierszu 6. Chcemy to przeczytać. Trzeci list Jana, wiersz 6. Którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości Twojej i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Gaius wird hier von Johannes aufgefordert, den Knechten des Herrn Geleit zu geben. Gaius jest wzywany przez apostoła Jana, aby posłużyć czy usłużyć Bożym sługom.
Wie sollte das geleitet sein? Jak to miało się odbyć? Sehr markant. Bardzo prosto. Auf eine gotteswürdige Weise. W bogobojny, czy w bogobojny sposób, w sposób godny Boga. So als ob Gott selbst zu begleiten wäre. Tak jakby Bóg sam był przedmiotem tego działania. To znaczy tak jakbyśmy Bogu usługiwali. Wir merken, es geht nicht um den Knecht. My niekiedy nie widzimy tego u sługi. Sondern es geht um den, der den Knecht gesandt hat. Bo właściwie nie chodzi o niego, tylko o tego, który tego sługę posłał. Das sagt er Jesus in Evangelium. To widzimy też i w Ewangeliach. Und hier finden wir es noch einmal bestätigt. A tutaj w tym miejscu jest to potwierdzone. Priscilla und Aquila waren bereit mitzugehen. I widzieliśmy, że Priscilla i Aquila byli gotowi, aby iść z nim. Welche Motivation hatten sie? Jaką motywację? Czym oni byli zmotywowani? Sie haben sicherlich Paulus als väterlichen Freund schätzen gelernt. Oni nauczyli się cenić Pawła jego jako ojca. Das war sicherlich irgendwo einer, wo sie den Eindruck hatten, dass der Herr ihn weiter gebrauchen will. Oni musieli zauważyć w tym wszystkim, że to Pan teraz chce ich dalej użyć. Aber letzten Endes muss die Person des Herrn sie motiviert haben. Ale przecież w końcu też, w końcu chyba widzieli Pana, który najbardziej ich umotywował do dalszej służby. Da ist eine Schwester, die im Werk des Herrn arbeitet. Da ist eine Schwester, die im Werk des Herrn arbeitet. Jest może jakaś siostra, która pracuje w dziele Pańskim. Sie hat enorme Schwierigkeiten. Ona przeżywa wiele trudności. Ein Bruder, der auch im Werk des Herrn arbeitet, fragt sie. Była taka siostra i teraz jeden brat ją pyta, który był też w dziele Pańskim, który służył Panu. Du hast Schwierigkeiten, fragt er. On mówi, ty na pewno przeżywasz wiele trudności. Ja, sehr. Ona mówi, tak, wielkie. Warum machst du weiter? Dlaczego to jednak trwasz w tej służbie dalej? Ist einer hier, der nicht meint, im Werk des Herrn tätig zu sein? Wir alle sind doch im Werk des Herrn tätig. Ona mówi, my wszyscy jesteśmy w dziele Pańskim i służymy Panu. Alle Gläubigen arbeiten im Werk des Herrn. Bo wszyscy wierzący pracują w tym dziele. Manchmal sind die Schwierigkeiten enorm. Może niekiedy są te trudności ponad normę. Die Schwester wollte am liebsten alles hinschmeißen. Sie wollte nicht mehr arbeiten. Niekiedy siostra jakaś już ma dosyć, nie chce dalej pracować. Dann fragt der Bruder, warum machst du weiter? I pyta może brata, jak to mam czynić dalej? Was für eine Antwort kam? Jaka może paść odpowiedź? Weil ich weiß, dass der Herr mich hingestellt hat. Odpowiedź jest taka, ja wiem, że to Pan mnie postawił w tej służbie. Letzten Endes kann die Person des Herrn und sein Auftrag uns motivieren. Koniec końcem powinna stać przed naszymi oczyma osoba Pana, jego zadanie, które On nam dał. I to powinno nas motywować do dalszej pracy. Sie kommen jetzt nach Ephesus. A więc oni teraz przyszli do Efezu, wiersz 19 z 18 rozdziału Dzieł Apostolskich. Und wieder wird das Anforderungsprofil höher geschraubt. Und wieder kommen größere Anforderungen auf das Ehepaar zu. I znowu tutaj jest wielkie wyzwanie dla tej pary małżeńskiej. Paulus sagt, Paweł mówi, ich muss weiter, bleibt ihr hier. Ja muszę iść dalej, a wy pozostańcie tu. Und wieder sind sie, die bereit sind, in Ephesus zu bleiben. I znowu oni są gotowi, aby pozostać w Efezie. Es ist etwas Schönes, wenn man sich an einen väterlichen Freund anlehnen kann im Dienst. Jest to bardzo piękne, jeśli możemy na kimś polegać, na kimś, kto służy po ojcowsku, w ojcowski sposób. Vielleicht an eine Mutter in Christo. Eine Schwester lehnt sich an eine Mutter in Christo an.
Może jakaś siostra ma obok siebie starszą siostrę, matkę we wierze, na której może polegać. Aber diese Zeit ist nur begrenzt. Ale ten czas jest zawsze czasem ograniczonym. Eines Tages musst du selbstständig sein. Bo przychodzi taki dzień, że musimy stać się samodzielni. Das habt ihr hier morgen auch erlebt, nicht? To żeście też i wy tutaj przeżyli na tym miejscu. Und dieses Ehepaar nahm die Anforderungen an. I ta para małżeńska sprostała temu wezwaniu. Was Aquila nicht machen konnte, machte Priscilla und umgekehrt. To, co nie mógł uczynić Aquila, to uczyniła Priscilla i odwrotnie. Sie sagten ja zu dieser Aufgabe und der Herr segnete sie. Oni powiedzieli tak temu wezwaniu i Pan to pobłogosławił. Dann wird Paulus eingeladen, weiter in Ephesus zu bleiben, in Vers 20. A później w wierszu 20 apostoł był poproszony, aby zostać tam w Efezie. Er willigt nicht ein. On nie chciał czynić nic sam od siebie. Er wollte unbedingt zu einem festen Zeitpunkt in Jerusalem sein. On chciał też i być w odpowiednim czasie na święcie w Jerozolimie. Und verspricht später zurückzukehren. I obiecał, że wróci się do nich, powróci w późniejszym czasie do nich. Er verlässt Ephesus. Później opuszcza Efes. Und die beiden bleiben allein zurück. A ci, tych dwoje pozostaje samych. Wir lesen jetzt die Verse 24 bis 28. Teraz przeczytajmy wiersze od 24 do 28. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii. Mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając z duchem, przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achaii, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli, albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wskazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Jetzt kommt in Ephesus ein Mann, der das Rampenlicht. Teraz na światło pokazuje się w Efezie pewien człowiek. Das ist Apollos. Jest nim Apollos. Das bedeutet Zerstörer. Zerstörer? Ja. On to imię tłumaczy się jako ten, który burzy. Jest Korinthian 3, lesen wir mal dazu. Pierwszy Koryntian 3. Możemy coś przeczytać. Da spricht Paulus über die Tätigkeit des Apollos. On tam pisze, Paweł, o działalności tego Apollosa. Pierwszy Koryntian 3. 3, vers 6. Trzeci rozdział, 6 wiersz. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Von Natur aus war ein Zerstörer. Z natury był ten człowiek, czyli według znaczenia jego imienia, tym, który coś burzył. Aber die Gnade Gottes hat ihn verändert. Ale Boża łaska zmieniła to. Das war jetzt einer geworden, der begießen konnte. To był ktoś taki, który potrafił podlewać. Wie schön ist das. Jakie to jest piękne. Die verändernde Gnade Gottes im Leben eines Mannes zu sehen. Widzieć zmianę, poważną zmianę w życiu jakiegoś człowieka. Er kam aus Alexandrien. On przyszedł z Aleksandrii. Eine berühmte Stadt in der damaligen Zeit. To było bardzo znamienite miasto w tamtych czasach. Er war darüber hinaus ein gelehrter Mann. To był też i na ówczesny czas bardzo wykształcony człowiek. Es
Das war ein Mann, der eine natürliche Redegabe von Gott empfangen hatte. Był to taki mąż, który otrzymał od Boga dar pięknej wymowy. Er hatte sich viel zu eigen gemacht. On też wiele rzeczy uczynił, zdobył sam. Er hatte intensiv die Schriften, das Wort Gottes, studiert. On też bardzo intensywnie studiował Słowo Boże, Pisma. Dann sehen wir in Vers 25, dass er in dem Weg des Herrn doch wenig unterwiesen war. Widzimy w 25 wierszu, że jeśli chodzi o drogę pańską, to on nie był dostatecznie pouczony. Er war brennend im Geiste. On był tym, który pałał duchem. Er hatte also eine große Energie. A więc on miał bardzo dużą energię. Er lehrte sorgfältig die Dinge von Jesu. On bardzo wiernie nauczał tego, co odnosi się do Jezusa. Obwohl er nur die Taufe Johannes kannte. Choć znał tylko chrzest Jana. Er wusste also viel mehr als Juden im Allgemeinen. A więc on wiedział więcej niż w ogólności Żydzi. Aber wusste viel weniger als die Gläubigen. Ale wiedział o wiele więcej, o wiele mniej niż wiedzieli wierzący. Die Heiligen Geist empfangen hatten, którzy otrzymali Ducha Świętego, die in Verbindung mit den Aposteln ihren Weg gingen, którzy byli, mieli kontakt z apostołami. Aber die Größe Gottes motivierte ihn. Ale wielkość Boża motywowała go do dalszej służby. Er ist jetzt in der Synagoge. On teraz znajduje się w synagodze. Und fängt freimütig an zu reden. I zaczyna śmiało mówić, przemawiać. Und jetzt ist eine sehr interessante Reaktion. I teraz widzimy bardzo interesującą reakcję. Priscilla und Aquila hören zu. Widzimy, że Priscilla i Aquila przysłuchiwali się temu. Die Schwestern haben sicherlich jetzt ganz besonders gut aufgepasst. Widzimy z tego wiersza i z tej kolejności, że ta siostra bardzo uważnie musiała słuchać tego, co on mówił. Worum ging es hier? O co tutaj chodziło? Es ging um lehrmäßige Aspekte, ist klar nicht. Chodziło o nauczanie, o aspekty nauczania. Als es um die Reise ging, war wahrscheinlich mehr praktischer Aspekt im Vordergrund. A jeśli wcześniej mówiliśmy o podróży, to tam bardziej chodziło o praktyczną pomoc. Aber hier ging es um die Verkündigung des Wortes. Ale teraz akurat w tym przypadku chodziło o głoszenie słowa. Also stand lehrmäßiger Aspekt im Vordergrund. A więc nauczanie stało na pierwszym miejscu. Und genau da wird die Frau zuerst genannt. I akurat w tym przypadku widzimy, że znowu kobieta wymieniona jest na pierwszym miejscu. Das ist doch interessant, dass der Heilige Geist die Reihenfolge so to jest darstellt. Bardzo ciekawe, że Duch Święty tak umieścił te osoby w takiej kolejności. Wir sehen, widzimy więc, die Frauen sind manchmal geistlicher als ihre Männer, nicht? Że niekiedy kobiety są bardziej duchowe niż mężczyźni. Kennen sich mit dem Wort Gottes besser aus als wir. Znają Słowo Boże lepiej niż my, mężczyźni. Der Heilige Geist stellt sie hier an die erste Stelle. Widzimy, wnioskujemy to z tego, że Duch Święty wymienia tę kobietę na pierwszym miejscu. Wir werden deshalb nicht neidisch als Männer. My oczywiście nie zazdrościmy tego, nie jesteśmy zazdrośni jako mężowie. Sondern freuen uns, dass die Gnade Gottes in dem Leben von Priscilla dieses bewirkt hat. Ale widzimy, cieszymy się z tego, że Duch Święty coś takiego darował tej kobiecie. Wir haben zu Anfang gesagt, die Frau hat eine andere Funktion, einen anderen Rang als der Mann. Myśmy mówili na samym początku, że kobieta ma inną funkcję, inną rangę niż mężczyzna. Und doch ist der Mann verpflichtet, die Frau zu ehren. 1. Petrus 3, Vers 7. A jednak, jak żeśmy wcześniej mówili, mężczyzna powinien swojej żonie oddawać cześć. Und wir Männer sind alle zu schwach in diesem Punkt. A my, mężczyźni, niestety jesteśmy bardzo słabi, jeśli chodzi o ten właśnie aspekt. Aber einer ist immer vollkommen. Ale jedna rzecz jest cały czas doskonała. Das wissen die Kinder. Das wissen die Kinder auch. I o tym wiedzą również dzieci. Das ist der Jesus. Przykładem tym najlepszym jest Pan Jezus.
Der Jesus hat gesagt in 1. Samuel, Pan Jezus powiedział, die mich ehren, werde ich ehren. Ci, którzy mnie czczą, ja uczczę. Der gewaltige Gott ehrt diejenigen, die sich vor ihm und seinem Wort beugen. Ten potężny Bóg chce uczcić tych, którzy korzą się pod Jego słowo. Was sind wir gegenüber dem großen Gott, nicht? Was sind wir gemessen an dem großen Gott? Kim my jesteśmy w porównaniu z tym wielkim Bogiem? Damit sind wir auf eurem Spruch hier, nicht? To widzimy w tym wierszu, który tutaj jest napisany. Gott ehrt die, die ihn ehren. Bóg czci tych, którzy Jego uczczą. Was machen die beiden jetzt? Teraz co tych dwoje czyni? Priscilla ist aufgefallen, Aquila ist es aufgefallen. Priscilla i Aquila, obydwoje coś podejmują. Jetzt sagt Priscilla nicht zu ihrem Mann, hör mal, du musst nächstes Mal, wenn wieder in die Synagoge geht, aufstehen und ihn öffentlich zur Rede stellen. Nie jest tak, że Priscilla mówi do swojego męża, wiesz co, następnym razem, jak przyjdziesz do synagogi, to też musisz wstać i coś powiedzieć. Priscilla steht auch nicht selbst in der Synagoge auf. No oczywiście Priscilla też sama nie wstała w synagodze, aby coś powiedzieć. Warum denn nicht? Dlaczego? Wir lesen 1. Korinther 14. Jeszcze raz wróćmy do pierwszego listu do Koryntian 14 rozdziału. Vers 34. Wiersz 34. Niech niewiasty, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, wiersz 34. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. Die Frauen sollen also schweigen in Versammlungen. A więc w zgromadzeniach kobiety mają milczeć. Eine untergeordnete Rolle einnehmen. A więc mają przyjąć taką rolę uległą. 1. Timoteusz 2, nehmen wir noch dazu. Jeszcze przeczytajmy pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Vers 12. Wiersz 12. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz 12. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Die Frau und der Mann hatten im Hinblick auf irdische Not treu zusammengehalten. Mężczyzna i niewiasta, jeśli chodzi o te doczesne ziemskie rzeczy, powinni być wierni. Sie hatten im Hinblick auf die geistige Not zusammengehalten. Oni, jeśli chodzi o te rzeczy duchowe, też i przeżywają pewne potrzeby. Sie hatten Gastfreundschaft geübt. Oni jako małżeństwo okazywali gościnność. Sie waren mit Paulus gezogen. Oni razem z Pawłem udali się w podróż. Immer waren sie zusammen. Ciągle byli razem. Übrigens sechsmal werden sie genannt in der Bibel. Tak w sumie 6 razy są oni wymienieni w Biblii. Und immer zusammen. Ale zawsze są wymienieni razem. Eine Einheit. A więc tak by byli jedno, czy byli jednością. Und doch unterschiedliche Aufgaben. A jednak mieli różne zadania. Aber der Klang ihres Herzens war in Harmonie. Ale bicie ich serca odbywało się w harmonii. Jetzt stellen Sie ihn also nicht öffentlich zur Rede. A więc ona nie chce przemawiać publicznie. Sondern sie nehmen ihn zu sich ins Haus. Oni razem biorą teraz tego Apollosa do swojego domu. In Ruhe und in Abgeschiedenheit wollen sie mit ihm reden. W cichości, bez rozgłosu, chcą z nim rozmawiać. Wie taktvoll sind solche Menschen. Jacy pełni taktu są ci ludzie. Menschen, die mit dem Herrn Jesus Christus durchs Leben gehen, sind taktvoll. Ludzie, którzy idą z Panem Jezusem, są zawsze pełni taktu. Dieser Mann war ja einer, der sorgfältig lehrte. Widzimy, że ten Ende des 26. Verses, ja? Sorgfältig lehrte, 25 in der Mitte.
Ten człowiek, Apollos, który przemawiał, tak nauczał wiernie. Es war nicht einer, der nur diskutieren wollte. To nie był tylko taki, który chciał sobie podyskutować. Sondern er hatte gelernt, systematisch Gedanken sich zu eigen zu machen und sie weiterzugeben. To był taki człowiek, który chciał pilnie się uczyć czegoś i potem to dalej podać innym. Wie ein Maurer Einstein neben den anderen setzt. Tak jak murarz stawiał jeden kamień, a obok niego drugi. So müssen wir in der christlichen Lehre auch eine Systematik an den Tag legen. A więc również to nas uczy tego, abyśmy w tej nauce chrześcijańskiej byli systematyczni. Doch das geht einher mit einem geistlichen Taktgefühl. A jeszcze dodatkowo jest to połączone z takim duchowym taktem. Und sie legen ihm jetzt den Weg Gottes genauer aus. A teraz tych dwoje dokładniej wykłada im drogę Bożą. Das ist ja oft eine Frage gewesen, nicht? To często było już naszym pytaniem. Wenn das zwei Männer gewesen wären, hätten wir keine Schwierigkeiten. Gdyby było tutaj dwóch mężczyzn, to nie byłoby żadnego problemu. Aber hier ist ein Ehepaar. Ale tutaj widzimy małżeństwo. Und es wird gesagt, sie legten den Weg genau aus. I widzimy tutaj, że jest napisane, że oni razem coś mu przedkładali. Also Priscilla war auch aktiv. A więc Priscilla również była tutaj aktywna. Jetzt haben wir in 1. Timotheus 2 gelesen, dass die Frau nicht lehren soll. Teraz czytaliśmy przecież przed chwilą, że w liście do Tymoteusza, że kobieta nie powinna nauczać. Dass sie eine untergeordnete Stellung einnehmen soll. Że ona powinna zająć takie stanowisko uległe. Und sie hat sicherlich den von Gott gegebenen Rahmen nicht überschritten. I myślę, że ona na pewno nie przekroczyła tego zakresu darowanego jej przez Boga. Sondern hat in der Stille durch die Art und Weise ihres Verhaltens die Worte, die ihr Mann gesprochen hat, unterstützt. Ale ona w tej uległości i cichości podpierała te słowa, które wypowiadał jej mąż. Wir können viel reden. My możemy wiele mówić. Aber wir können durch Handeln noch viel mehr kaputt machen. Ale przez nasze postępowanie możemy jeszcze więcej popsuć. Das war bei diesem Ehepaar nicht. U tych dwoje, u tego małżeństwa to nie miało miejsca. Sie war die Geistlichere. Oni byli duchowi. Und doch hielt sie sich zurück. Doch hielt sie sich zurück, sie lehrte nicht. A ona jednak się powstrzymywała i nie nauczała. Und dieser Mann, a ten mąż, der hat es angenommen. On przyjął to. Er kam von der Universitätsstadt Alexandria. On przyszedł, chociaż przyszedł z tego uniwersyteckiego miasta Aleksandrii. Aquila hatte vielleicht nie in der Öffentlichkeit geredet. Może Aquila nigdy nie przemawiał jeszcze publicznie. Nur zu Hause jetzt. Tylko po domach. Aber da sagte etwas. Ale teraz on coś powiedział. Auch diesem begabten Mann gegenüber. Powiedział coś temu udarowanemu mężczyźnie. Und dieser begabte Mann war bereit, das anzunehmen. I ten udarowany, mądry człowiek był gotowy przyjąć te pouczenia. Natürliche Fähigkeiten. Naturalne zdolności. Oder geistige Gnadengaben. Albo duchowy dar łaski. Sollten uns nie daran hindern, etwas anzunehmen. Nigdy nie powinny nam przeszkodzić, aby coś od kogoś przyjąć. Ganz gleich, welches Werkzeug der Herr benutzt. Tak po prostu Pan chce, tak używa Pan swoje narzędzia. Apollos ist der Überzeugung, dass er weiterziehen soll. Apollos był teraz przekonany, że powinien podążyć dalej. Und die Brüder schreiben den Jüngern, dass sie Apollos aufnehmen sollen. Teraz bracia napisali do uczniów, aby go przyjęli. Dort in der Versammlung von Achaia. Aby tam przyjęli go bracia w zgromadzeniu w Achaii. Das ist gewissermaßen ein Empfehlungsbrief. To jest pewnego rodzaju list polecający. Das ist also nichts Neues, ein Empfehlungsbrief.
To nie jest nic nowego, list polecający, my o tym wiemy. Die Schrift zeigt an verschiedenen Stellen, dass Empfehlungsbriefe geschrieben wurden. Pismo mówi nam na wielu miejscach, że takie listy polecające kogoś były pisane. Er kann jetzt den Glaubenden dort wieder behilflich sein durch die Gnade. On teraz miał być wierzącym tam pomocny przez działanie łaski. Aquila und Priscilla hat in der Verborgenheit des Hauses ihm gedient. Aquila i Priscilla służyli mu w zaciszu domowym. Und dieser geistige Segen floss jetzt zu vielen Seelen hin. I teraz to duchowe błogosławieństwo zaczęło płynąć w wielu kierunkach. Wie schön ist das, dass wir Empfangende sein dürfen und auch Gebende sein dürfen. Jakie piękne to jest, że my możemy coś odebrać, ale też i potem coś przekazać dalej. Wir lesen jetzt 1. Korinther 16. Przeczytajmy teraz jeszcze pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział. Vers 19. Wiersz 19. Pozdrawiają was zbory azjatyckie. Pozdrawia was w Panu serdecznie Aquila i Priscilla ze zborem, który jest w ich domu. Paulus ist in Ephesus. Paweł znajduje się teraz w Efezie. Und er schreibt jetzt den Korintherbrief. On pisze list do Koryntian. Und Aquila und Priscilla bekommen es offensichtlich mit. Und? Aquila und Priscilla hören es, dass Paulus schreibt. I Paweł teraz, przepraszam, Aquila i Priscilla słyszą o tym, że on pisze. Paulus hat also das Versprechen wahrgemacht, dass er nach Ephesus kommen wollte. Paweł to zrealizował, że ma iść do Efezu. Efezu. Und jetzt erinnern sich an die gemeinsame Anfangszeit in Korinth. Oni teraz przypominają sobie ten ich wspólny początek w Koryncie. Und dann lässt Aquila und Priscilla schreiben: Es grüßen euch vielmals im Herrn. I tych dwóch, tych dwoje też i pisze te pozdrowienia, czy przekazuje te pozdrowienia. Die alte erste Beziehung war in keiner Weise verstaubt. Ten pierwszy kontakt, który oni mieli z sobą, on nie ustał. Sie hatten eine Herzensverbindung, obwohl eine große Entfernung da war. Chociaż dzieliła ich teraz wielka odległość, to jednak ten serdeczny związek pozostał. Waren da in Korinth gute Zustände? Czy w Koryncie żyli oni w sprzyjających okolicznościach? Jeder kennt ja den ersten Korintherbrief. Kiedy czytamy ten pierwszy list do Koryntian, da war viel Unordnung entstanden. To pamiętamy, że tam był wielki nieporządek. Und trotzdem sagen sie, wir grüßen vielmals im Herrn. Ale widzimy, że oni tutaj piszą, pozdrawiają was zbory azjatyckie. Serdecznie pozdrawiają was. Aquila i Priscilla, przepraszam. Die Liebe hofft alles. Bo ta miłość zawsze ma nadzieję. Sie sieht auch die Gegenstände der Liebe Gottes in dem Licht Gottes. Ona widzi zawsze wszystkie okoliczności w Bożym świetle. Und die Versammlung, die in ihrem Haus ist. I jeszcze czytamy tutaj o zgromadzeniu, które jest w ich domu. Also in Ephesus haben sie die Geschwister aufgenommen. A więc widzimy, że w Efezie oni przyjęli wierzących. Sie waren bereit, ihr Haus zur Verfügung zu stellen. Oni byli gotowi też stawić się do dyspozycji. Jeder weiß, was das bedeutet. Wszyscy wiedzą, co to oznacza. Da müssen die Stühle richtig aufgestellt werden. Że wiemy, kiedy jest się, ma się w czyimś domu jest zgromadzenie, to na przykład trzeba też i krzesła poustawiać. So ist das heute zumindest. Tak jak tak to i dzisiaj zostaje, pozostało. An die Heizung, an die Lüftung, an alles muss gedacht werden. Trzeba pomyśleć o ogrzewaniu, trzeba pomyśleć o wietrzeniu sali. Und das zu jeder Stunde. I to w każdej godzinie. Wenn die Geschwister als Versammlung zusammenkommen wollen. Wtedy, kiedy zgromadzenie chce się zgromadzić.
Aquila und Priscilla haben sich nicht geschämt, diese einfache Aufgabe wahrzunehmen. Tych dwoje nie wstydziło się, aby stanąć do dyspozycji i podjąć się tego prostego zadania. Paulus weiß diese Aufgabe sehr wohl zu schätzen. Paweł, jak widać, bardzo to zadanie cenił, tą posługę cenił. Deshalb schreibt das extra zu. Und die Versammlung, die in ihrem Haus ist. Dlatego pisze tak jakby specjalnie i zgromadzenie, które jest w ich domu. Wir denken manchmal zu wenig an solche Geschwister, die solche Aufgaben wahrnehmen. My bardzo często za mało myślimy o wierzących, którzy zajmują się tymi sprawami. Wir wollen dankbar für ihren Dienst sein. My chcemy być wdzięczni za ich służbę. Und auch von Zeit zu Zeit diesen Dienst lobend erwähnen. I też od czasu do czasu taką służbę pochwalić. Jetzt wollen wir noch an eine Stelle aus dem Römerbrief denken. Jeszcze chcemy przypomnieć sobie jedno miejsce z listu do Rzymian. Ganz am Ende des Römerbriefes finden wir noch mal die beiden. Ja. Wir lesen die Verse 3 bis 5. Jeszcze z 16 rozdziału listu do Rzymian, wiersze od 3 do 5. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Paulus schreibt also den Römerbrief. Teraz Paweł pisze list skierowany do Rzymu. Er ist in Korinth. On jest w Koryncie. Und er kann wieder den Namen dieser beiden erwähnen. I on znowu wspomina tych dwoje. Die in Rom jetzt wieder sind. Którzy są w Rzymie. Znowu. Welch ein bewegtes Leben haben wir. Jakie życie pełne, jak bardzo przemieszczali się oni w swoim życiu. Sie waren bereit, wenn der Herr sagte, nach Rom zu gehen, dann gehen wir nach Rom. Oni byli gotowi, słysząc słowa Pana, idźcie do Rzymu, jechać tam. Und wenn der Herr sagt, du sollst nach Kamerun gehen? A gdyby Pan nam powiedział, jedź do Kamerunu, was sage ich dann? To wtedy co bym ja odpowiedział? Sag ich, nehmen wir sie zu unserem Bruder? Może bym powiedział, weź Panie tego innego brata. Zitat nas als Ehepaar. Oni uczynili to tu razem jako małżeństwo. Wie viel Arbeit war damit verbunden? Für beide Seiten. Ile było tutaj z tym związanej pracy? Hatten sie nicht die Verfolgung erlebt dort in Korinth, in Rom? Czy oni tam nie przeżyli już wiele prześladowania? Dort ging sie wieder hin. A jednak tam poszli. Paulus kann hier sehr lobend von ihnen sprechen. Er nennt sie seine Mitarbeiter. Paweł mówi w sposób wychwalający ich, nazywa ich moimi współpracownikami. Im Reich Gottes gibt es Mitarbeiter. W Królestwie Bożym są współpracownicy. Nicht nur Arbeiter, nie tylko pracownicy, sondern Mitarbeiter. Ale również współpracownicy. Wir alle sind in einer Reihe gestellt. My jesteśmy wszyscy ustawieni jakby w rzędzie. Und wir haben in gegenseitiger Abhängigkeit und Unterwürfigkeit. My razem z sobą, jedni z drugim współpracujemy, współdziałamy. Dem Herrn zu dienen. I chcemy służyć Panu. Das haben die beiden gut verstanden. I tych dwoje to bardzo dobrze rozumiało. Und er kann gewissermaßen in der Reihe, in der langen Reihe der Grüße in Römer 16 sie als erste nennen. I widzimy, że w tym długim rzędzie pozdrowień, które on kieruje do Rzymu, tych dwoje postawił na pierwszym miejscu. Ist das nicht schön? Czy to nie jest piękne? Ich frage noch einmal, hatte Aquila die Gabe eines Evangelisten, eines Hirten, eines Lehrers? Czy nie miał ten mąż daru ewangelisty, pasterza, nauczyciela?
Die Schrift gibt uns keinen Anhaltspunkt, dass er eine Gnadengabe in dieser Weise gehabt hat. Pismo nie mówi nam na jakimkolwiek miejscu konkretnie, że on by te dary ducha miał posiadać. Gott belohnt nicht die Gnadengaben. Bo Bóg nie, nie nagradza darów duchowych. Aber Gott ehrt die ihn ehren. Bóg czci tych, którzy Jego czczą. Und so stellt diese an erste Stelle. I tak też on uczcił ich, stawiając ich na pierwszym miejscu. Manchmal wird gesagt, Paulus, der Schreiber des Römerbriefes war ein Frauenfeind. Wie kennt das? Niektórzy mówią, że Paweł, ten pisarz listu do Korinther oder der Schreiber Paulus wäre ein Frauenfeind. Ja, weiß ich. Ich habe das verstanden, aber chodzi o to, że niektórzy nazywają tego Pawła, który pisał, napisał te listy, nazywa się go nieprzyjacielem czy wrogiem kobiet. Weil er vielleicht in 1. Korinther 14 gesagt hat, die Frauen sollen schweigen im Zusammenhang. Bo on na przykład napisał ten wiersz, któryśmy przeczytali z 14 rozdziału listu do Koryntian 1, że kobiety powinny milczeć w zgromadzeniu. Einmal wissen wir, dass es grundsätzlich falsch ist. Po pierwsze wiemy, że taka myśl jest fałszywa. Und zum anderen können wir das gut nachvollziehen. Hier wird wieder Priska als Erste genannt. Ale z drugiej strony też i możemy zauważyć, że on odwrotnie tutaj Priscylę znowu przedstawia na pierwszym miejscu. Paulus sagt nicht, Aquila hat gearbeitet, Priscilla hat nichts getan. Nie pisze on tutaj, że Aquila pracował, a Priscilla nic nie robiła. Nein, beide sind Mitarbeiter. On obydwu nazywa współpracownikami. Wie schön. Jakie piękne to jest. Dann kommt noch ein sehr schöner Zusatz in Vers 4. Potem jeszcze zdanie następujące w wierszu czwartym. Paulus kann sagen, Aquila und Priscilla haben ihren eigenen Hals für mich preisgegeben. On mówi, że Aquila i Priscilla nawet byli zdolni do tego, żeby swojej szyi nadstawić za mnie. Mit anderen Worten, innymi słowami możemy powiedzieć, sie haben ihr Leben riskiert für mich. Oni nawet nie wzbraniali się, aby położyć życie za mnie. Das ist gut möglich, dass das in Verbindung mit dem Aufstand in Ephesus war. To jest prawdopodobnie to, ten zwrot ma związek z tym, co się działo w Efezie. Paulus wurde sehr bedrängt. Paweł był tam bardzo prześladowany. Sie erkannten das auserwählte Gefäß. Oni go poznali jako tego, jako to wybrane narzędzie. Dann haben sie gewissermaßen gesagt. Dann haben sie für sich gesagt. I oni powiedzieli. Dann sind wir beide. My jesteśmy razem z nim. Utożsamili się z Pawłem. Das Leben zu geben. I oni byli gotowi życie za niego też i położyć. Damit Paulus sein Werk vollenden kann. Aby Paweł jako to narzędzie mógł spełnić swoje zadanie. Wie groß muss die Person des Herrn Jesus vor ihnen gestanden haben? Jak wielkim musiała być osoba Pana Jezusa w ich oczach? Wenn es an das Leben gibt, sagt Hiob. Hiob mówi, jeśli ktoś ma, miałby życie położyć, dann gibt der Mensch alles. To za życie swoje człowiek da wszystko. Aber die hatten noch mehr. Ale oni jeszcze chcieli dać więcej. Sie hatten Christus und sein Werk vor ihrem Herzen. Oni mieli w sercu Chrystusa i jego dzieło. Und deshalb waren sie bereit, das Leben zu geben. I oni byli gotowi za to oddać swoje, złożyć swoje życie. Da noch eine Besonderheit. A teraz jeszcze jedna taka rzecz szczególna. Es heißt hier nicht, sie haben ihre Hälse gegeben. Oni mówią tutaj. Bitte? Kannst du das nachvollziehen in eurer Sprache, in der Bibel? Ja, aber was? Hier in meiner Übersetzung heißt es, aha, sie haben ihre Hälse nicht, sondern sie haben ihren Hals, als ob die beiden nur einen Hals hätten. Oni tu w tym tłumaczeniu jest tak to napisane, że tak jakby tych dwoje oddawało jedną szyję za Pawła. So innig waren sie miteinander verbunden. Oni byli tak wewnętrznie jedni z drugim związani. Als ob sie nur einen Hals hätten.
tych dwoje, to małżeństwo, tak jakby oni mieli tylko jedną szyję. Paulus dankt ihnen. U nas zresztą też tak jest napisane. Paweł dziękuje im za to. Aber er sagt auch, es danken gewissermaßen alle Versammlungen der Nationen. Ale też i mówi wszystkie zbory pogańskie. Denn alle Versammlungen der Nationen sind Nutznießer von dem weiteren Dienst des Paulus geworden. Też wszystkie te zbory, które były wśród innych narodów, one mogły korzystać z tego, co Paweł czynił. Und die Versammlung, die in ihrem Haus ist. I również zgromadzenie, które jest w ich domu. Wieder. Znowu czytamy o tym. Hatten sie die Versammlung beherbergt. Wieder hatten sie die Versammlung aufgenommen. Znowu oni przyjęli do domu zgromadzenie. Hätte ich sagen können, jetzt können die anderen Geschwister das mal machen? Czy nie mogliby oni powiedzieć, to teraz niech zgromadzenie będzie u innych wierzących w domu? Sind noch ein paar jüngere da? Przecież więcej też jest uczniów. Hätte ja noch viele Ausreden geben können. Mogliby mieć wiele innych wymówek. Aber sie waren bereit. Ale oni byli gotowi. Und Paulus erwähnt es wieder. I Paweł znowu o tym wspomina. Und so ist diese ist dieser Liebesdienst für alle Ewigkeit im Wort Gottes festgehalten worden. I ta służba miłości na wieki została zapisana w Słowie Bożym. Und die letzte Stelle aus 2. Timotheus 4. I ostatnie miejsce z drugiego listu do Tymoteusza 4. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział. Wiersz 19. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora. No i co, ja? Ja. Paulus jest w Rome, w Gefängnis. Paweł teraz jest w więzieniu w Rzymie. Das nahe Ende als Märtyrer steht vor seiner Seele. On stoi w obliczu śmierci męczeńskiej. Aquila und Priscilla sind wahrscheinlich noch in Ephesus. Priscilla i Aquila prawdopodobnie są w Efezie. Also viele, viele hundert Kilometer von Paulus entfernt. Ale wiele setek kilometrów oddaleni od Pawła. Paulus muss sagen, alle die in Asien sind haben mich verlassen. Paweł musiał napisać, wszyscy, którzy są w Azji, opuścili mnie. Ephesus gehörte dazu, nicht? Efes należał też i do tego miejsca. Aber dieses Ehepaar. Ale to małżeństwo. Hat Treue bewahrt. Co zostało mu wierne. Eine herzliche Verbundenheit. Ta serdeczna więź. Verband dieses Ehepaar mit Paulus und umgekehrt. Cały czas wiązała to małżeństwo z Pawłem i odwrotnie. Wie wertvoll sind Grüße. Wie wertvoll sind Grüße. Jakie bardzo wartościowe są te pozdrowienia. Über hunderte von Kilometern. One biegną setki kilometrów. Wenn es ganz eng wird, wenn es um das Leben geht. Jeśli jesteśmy bardzo z sobą złączeni. Wenn alle sich abwenden. Chociaż wszyscy się odwracają niekiedy. Aber die Treue dieses Ehepaars blieb. Ale to w tym przypadku to małżeństwo pozostało wierne. Wir freuen uns über die Treue dieses Ehepaars. My cieszymy się z wierności tego małżeństwa. Und wir danken Gott, dass er diese Treue in dem Leben dieses Ehepaars gegeben hat. I my się cieszymy, że Pan dał wierność temu właśnie małżeństwu. Sie waren bereit, auf den Wink des Herrn große Strapazen auf sich zu nehmen. Oni byli gotowi ze względu na Pana wziąć na siebie wiele trudności. Einfache Aufgaben zu übernehmen. Te najprostsze obowiązki. Im Verborgen für den Herrn zu wirken. Służyć Panu w ciszy i w skrytości, w ukryciu. Und sie haben weitergemacht. Jo, ale oni też dalej to czynili. Was wissen wir von ihren Kindern? Więcej czynili. A co wiemy o ich dzieciach? Freue mich, dass hier Kinder sind. Cieszę się również z tego, że tu są dzieci. Das ist etwas Schönes. To jest coś pięknego. Etwas Natürliches. Coś tak naturalnego. Dieses Ehepaar hatte wahrscheinlich keine Kinder.
To małżeństwo prawdopodobnie nie miało dzieci. Treuen Männern und Frauen ist manches auch entsagt. Bardzo często dotyka to również wiernych małżonków. Treue Männer und Frauen müssen manchmal durch große Übungen gehen. Wierni małżonkowie niekiedy muszą przechodzić przez wiele ciężkie doświadczenia. Haben sie nicht auch sich Kinder gewünscht? Czy oni nie życzyli sobie mieć dzieci? Mit Sicherheit haben sie sich Kinder gewünscht. Na pewno, jestem pewny, że tak było. Aber der Herr hat es ihnen versagt. Ale Pan im tego nie dał. Und das Schöne ist, a najpiękniejsze jest to, sie sind nicht bitter geworden. Że oni nie stali się gorzkimi. Ich bin überzeugt, dass manche Situation in dem Leben von Gläubigen sehr bitter ist. Myślę, że niektóre sytuacje w życiu czynią wierzących gorzkimi. Und dass der Herr uns dafür das Kreuz gegeben hat. A Pan niekiedy daje nam taki różny krzyż, dass wir sein Kreuz in die bitteren Wasser von Mara hineinbringen. Abyśmy tym krzyżem, jeśli jesteśmy zgorzkniali, uczynili słodkimi wody w Mara. Damit wir dahin kommen, wie Paulus es gesagt hat. Damit? Damit wir das lernen, was Paulus auch gelernt hat. Abyśmy też nauczyli się tego, co Paweł mówił. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wszystko mogę w tym, który mnie posila. Hier war ganz allein. On był tutaj całkowicie sam. Einmal war er schon aus dem Rachen des Löwen gerettet worden. Kiedyś był wyratowany z paszczy lwa. Obrazowa to była mowa. Der Herr stand ihm bei. Ale tu Pan stał przy nim. Der Herr stand ihm Ehepaar bei. Wcześniej stała ta para małżeńska z nim. Der Herr wird dir und mir beistehen. Pan chce stać przy mnie i przy tobie. Wenn wir bereit sind, vor ihm und seinem Wort zu beugen. Jeśli będziemy chcieli uniżyć się pod jego słowo, persönlich ein erfülltes Leben zu bekommen, indywidualnie w swoim życiu, und als Ehepaar, wenn es uns geschenkt ist, ein erfülltes Leben zu bekommen. I również jako kiedy jesteśmy dwoje, kiedy Bóg daruje nam związek małżeński. Der Schlüssel liegt bei uns. Klucz należy do nas. Czy my go mamy? Sind wir bereit, die Gnade Gottes anzunehmen? Czy jesteśmy gotowi przyjąć Bożą łaskę? Im Hinblick auf Ehe, Familie und Dienst für den Herrn? Jeśli chodzi o małżeństwo, rodzinę i służbę Panu. Sein Segen ist uns sicher. Jego błogosławieństwo jest pewne. Und in Ewigkeit wird er sich daran freuen. A w wieczności będziemy się też razem cieszyć z tego. Pieśń numer 39. Wir haben gesehen, dass die Heimstätte von Aquila und Priscilla nicht nur eine Arbeitsstätte war, sondern eine Segenstätte, wo Gastfreundschaft geübt wurde. Myśmy więc widzieli na końcu poprzedniej godziny, że to miejsce, w którym przebywali Aquila i Priscilla, nie było tylko miejscem ich pracy, ale było miejscem błogosławieństwa, na którym oni okazywali innym gościnność. In Vers 4 unseres Abschnittes sehen wir, dass Paulus in die Synagoge geht am Sabbat und dort die Juden und Griechen zu überzeugen sucht. W wierszu 4 czytamy również tutaj, że Paweł szukał Żydów w synagogach, których rozmawiał czy przekonywał
zarówno Żydów, jak i Greków. In Vers 5 sehen wir, dass Silas und Timotheus aus Mazedonien kommen. W wierszu 5 zauważamy, że Sylas i Tymoteusz przychodzą z Macedonii. Das war der Anlass, dass Paulus dann gedrängt war, das Wort noch weiter zu verkündigen. I to właściwie przyczyniło się do tego, że Paweł mógł oddać się całkowicie słowu. Äußere Einflüsse können ein Impuls sein im geistlichen Dienst. A więc zewnętrzna okoliczność przyczyniła się, czy dała impuls do duchowej służby. Paulus ging in die Synagoge. Paweł przychodzi do, idzie do synagogi. Dort trafen sich die Juden. Tam spotyka on Żydów. Und wahrscheinlich war es auch so, dass sie bei Aquila und Priscilla noch manches geistige Gespräch später hatten. I wydaje się, że potem mogły też i odbywać się duchowe rozmowy w domu z Aquilą i Priscillą. Denn wir wissen, dass der Widerstand von den Juden hinterher deutlicher wurde. Widzimy również tutaj, że ze strony Żydów, którym głosił on słowo, spotkał się ze sprzeciwem. So dass diese Segenstätte der drei Personen dann sich vergrößerte. Das? Die Segenstätte, wo zunächst drei Personen waren, dann auch mehrere zusammenkamen. Tak się też i stało później, że to błogosławione miejsce, na którym przebywały wcześniej tylko trzy osoby, ono się na tym miejscu znalazły się również też i inne osoby. Wir lesen jetzt aus dem gleichen Kapitel, Vers 18 bis 23. Przeczytajmy jeszcze z tego rozdziału 18 wiersz vom Aktien, ja? Ja. Od 18 do 23 wiersza. 18 rozdział Dziejów Apostolskich. A Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscyla i Akwila. W Kenchreach dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. I przybyli do Efezu. Tu pozostawił ich, sam zaś udał się do synagogi i rozprawiał z Żydami. A gdy oni prosili, żeby pozostał u nich przez dłuższy czas, nie zgodził się, lecz pożegnawszy się, rzekł: za wolą Bożą znowu wrócę do was, i odpłynął z Efezu. A gdy przybył do Cezarei, wstąpił do zboru i pozdrowił go, po czym wyruszył do Antiochii. Spędziwszy tam jakiś czas, udał się w drogę, przemierzając kolejno krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. Bevor wir mit Vers 18 anfangen, muss ich noch etwas zu Vers 11 sagen. Zanim rozpoczniemy od wiersza 18, chciałbym coś jeszcze powiedzieć do wiersza 11. Paulus lehrte dort ein Jahr und sechs Monate in Korinth das Wort Gottes. Paweł uczył tam przez rok i sześć miesięcy Słowa Bożego. Ich nehme an, dass das bei Aquila und Priscilla war. Ja mówię, znaczy się wtedy, kiedy był u Priscilli i Aquili. Sie stellten ihr Anwesen für diese Zwecke zur Verfügung. Oni dali, czy oddali do dyspozycji to swoje miejsce. Und somit waren sie gleichzeitig Empfänger eines reichen geistigen Segens. A więc oni również byli tymi odbiorcami duchowego błogosławieństwa. In Vers 18 wird noch einmal gesagt, dass viele Tage da geblieben ist. A w wierszu 18 czytamy, że znowu widzimy znowu tych dwoje. Dann geht sein Weg weiter nach Syrien. Droga Pawła prowadzi dalej do Syrii. Und wir finden, dass Aquila und Priscilla mitnimmt. I widzimy właśnie tych dwoje, Aquila i Priscilla z nim. Priscilla wird hier zuerst genannt, die Frau. Widzimy, że najpierw tutaj wymieniona jest kobieta. Und dann der Mann. A potem dopiero jej mąż. Wenn wir heute auf Reisen gehen, ist das meistens eine sehr einfache Sache. Kiedy dzisiaj odbywamy
jakąś podróż, to jest to bardzo prosta rzecz. Nicht vergleichbar mit den Strapazen, die die Männer früher auf sich nehmen mussten. Trudy tych naszych podróży nie mogą w ogóle się porównać z trudami, które przeżywali ci ludzie w tamtym czasie. Da war die praktische Hilfe der Priscilla sicherlich von großem Segen für Paulus. I dlatego tak było, że praktyczna pomoc Priscylli, czyli kobiety, była bardzo pomocna, ważna dla Pawła. Der Impuls ging von Paulus aus. Ten cały impuls wyszedł od Pawła. Er nahm sie mit. On wziął tych dwoje z sobą. Jetzt fragen wir uns einmal. I my się też czasami pytamy. Nehmen wir auch eine mit, geistige Arbeit weiter voranzutreiben? Czy my też bierzemy kogoś z sobą, aby wykonywać duchową pracę? Wir haben den Eindruck, der Herr möchte dort etwas bewirken. My mamy pragnienie, aby coś zdziałać, coś uczynić. Paulus nahm diese beiden mit. Paweł wziął tych dwoje z sobą. Und dann gibt's die zweite Seite. A teraz jeszcze spójrzmy na drugą stronę. Jetzt sagt ein Mann Gottes, ich habe den Eindruck, dass ihr mit mir ziehen solltet. Wydaje mi się, że też wziął Paweł jednego męża z sobą, aby z nim poszedł. Wer ist bereit, ja zu sagen? Kto jest gotowy, żeby na takie zaproszenie powiedzieć tak? Anderthalb Jahre waren sie mindestens jetzt in Korinth und hatten eine wirtschaftliche Basis sich aufbauen können. Oni mogli na tym miejscu być razem przez rok i 6 miesięcy, aby tam założyć gospodarcze jakby podłoże czy bazę. Das Geschäft lief jetzt so. I teraz całe to przedsięwzięcie gospodarcze się no dobrze prosperowało. Und jetzt wieder auf Reisen gehen? A teraz znowu odbywa Paweł podróż. Wieder bei null anfangen. Znowu zaczyna od zera. Die hohen Risiken. Znowu podejmuje ryzyko. Sie hatten genau die gleichen Gedanken wie heute auch. A więc te same myśli on ma, jak my też i czasami mamy dzisiaj. Doch diese beiden waren bereit. Ale tych dwoje byli gotowi. Dritte Johannesbrief möchte ich einen Vers dazu lesen. Chcielibyśmy do tego przeczytać jeden wiersz z trzeciego listu Jana. Der Brief ist ja von Johannes, dem geliebten Gaius, gewidmet. Ten list trzeci Jana jest skierowany do umiłowanego Gajusa. Und Johannes schreibt jetzt etwas sehr Interessantes in Vers 6, den wollen wir mal lesen. I Jan pisze coś bardzo interesującego w wierszu szóstym. Chcemy to przeczytać. Trzeci list Jana, wiersz szósty. Którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości Twojej i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Gaius wird hier von Johannes aufgefordert, den Knechten des Herrn Geleit zu geben. Gaius jest wzywany przez apostoła Jana, aby posłużyć czy usłużyć Bożym sługom. Wie sollte das Geleit sein? Jak to miało się odbyć? Sehr markant. Bardzo prosto. Auf eine gotteswürdige Weise. W bogobojny, czy w bogobojny sposób, w sposób godny Boga. So als ob Gott selbst zu begleiten wäre. Tak jakby Bóg sam był przedmiotem tego działania. To znaczy tak jakbyśmy Bogu usługiwali. Wir merken, es geht nicht um den Knecht. My niekiedy nie widzimy tego u sługi, sondern es geht um den, der den Knecht gesandt hat. Bo właściwie nie chodzi o niego, tylko o tego, który tego sługę posłał. Das sagt der Jesus in den Evangelien. To widzimy też i w Ewangeliach. Und hier finden wir es noch einmal bestätigt. A tutaj w tym miejscu jest to potwierdzone. Priscilla und Aquila waren bereit mitzugehen. I widzieliśmy, że Priscilla i Aquila byli gotowi, aby iść z nim.
Welche Motivation hatten sie? Jaką motywację? Czym oni byli zmotywowani? Sie haben sicherlich Paulus als väterlichen Freund schätzen gelernt. Oni nauczyli się cenić Pawła jego jako ojca. Das war sicherlich irgendwo einer, wo sie den Eindruck hatten, dass der Herr ihn weiter gebrauchen will. Oni musieli zauważyć w tym wszystkim, że to Pan teraz chce ich dalej użyć. Aber letzten Endes muss die Person des Herrn sie motiviert haben. Ale przecież w końcu chyba widzieli Pana, który najbardziej ich umotywował do dalszej służby. Da ist eine Schwester, die im Werk des Herrn arbeitet. Da ist eine Schwester, die im Werk des Herrn arbeitet. Jest może jakaś siostra, która pracuje w dziele Pańskim. Sie hat enorme Schwierigkeiten. Ona przeżywa wiele trudności. Ein Bruder, der auch im Werk des Herrn arbeitet, fragt sie. Była taka siostra i teraz jeden brat ją pyta, który był też w dziele Pańskim, który służył Panu. Du hast Schwierigkeiten, fragt er. On mówi, ty na pewno przeżywasz wiele trudności. Ja, sehr. Ona mówi, tak, wielkie. Warum machst du weiter? Dlaczego to jednak trwasz w tej służbie dalej? Ist einer hier, der nicht meint, im Werk des Herrn tätig zu sein? Wir alle sind doch im Werk des Herrn tätig. Ona mówi, my wszyscy jesteśmy w dziele Pańskim i służymy Panu. Alle Gläubigen arbeiten im Werk des Herrn. Bo wszyscy wierzący pracują w tym dziele. Manchmal sind die Schwierigkeiten enorm. Może niekiedy są te trudności ponad normę. Die Schwester wollte am liebsten alles hinschmeißen, nicht? Sie wollte nicht mehr arbeiten. Niekiedy siostra jakaś już ma dosyć, nie chce dalej pracować. Dann fragt der Bruder, warum machst du weiter? I pyta może brata, jak to mam czynić dalej? Was für Antwort kam? Jaka może paść odpowiedź? Weil ich weiß, dass der Herr mich hingestellt hat. Odpowiedź jest taka, ja wiem, że to Pan mnie postawił w tej służbie. Letzten Endes kann die Person des Herrn und sein Auftrag uns so motivieren. Koniec końcem powinna stać przed naszymi oczyma osoba Pana, jego zadanie, które On nam dał. I to powinno nas motywować do dalszej pracy. Sie kommen jetzt nach Ephesus. A więc oni teraz przyszli do Efezu, wiersz 19 z 18 rozdziału Dzieł Apostolskich. Und wieder wird das Anforderungsprofil höher geschraubt. Und wieder kommen größere Anforderungen auf das Ehepaar zu. I znowu tutaj jest wielkie wyzwanie dla tej pary małżeńskiej. Paulus sagt, Paweł mówi, ich muss weiter, bleibt ihr hier. Ja muszę iść dalej, a wy pozostańcie tu. Und wieder sind sie, die bereit sind in Ephesus zu bleiben. I znowu oni są gotowi, aby pozostać w Efezie. Es ist etwas Schönes, wenn man sich an einen väterlichen Freund anlehnen kann im Dienst. Jest to bardzo piękne, jeśli możemy na kimś polegać, na kimś, kto służy po ojcowsku, ojcowski sposób. Vielleicht an eine Mutter in Christo, eine Schwester lehnt sich an eine Mutter in Christo an. Może jakaś siostra ma obok siebie starszą siostrę, matkę we wierze, na której może polegać. Aber diese Zeit ist nur begrenzt. Ale ten czas jest zawsze czasem ograniczonym. Eines Tages musst du selbstständig sein. Bo przychodzi taki dzień, że musimy stać się samodzielni. Das habt ihr hier mal auch erlebt, nicht? To, żeście też i wy tutaj przeżyli na tym miejscu. Und dieses Ehepaar nahm die Anforderungen an. I ta para małżeńska sprostała temu wezwaniu. Was Aquila nicht machen konnte, machte Priscilla und umgekehrt. To, co nie mógł uczynić Aquila, to uczyniła Priscilla i odwrotnie. Sie sagten ja zu dieser Aufgabe und der Herr segnete sie. Oni powiedzieli tak temu wezwaniu i Pan to pobłogosławił. Dann wird Paulus eingeladen, weiter in Ephesus zu bleiben, in Vers 20.
A później w wierszu 20 apostoł był poproszony, aby zostać tam w Efezie. Er willigt nicht ein. On nie chciał czynić nic sam od siebie. Er wollte unbedingt zu einem festen Zeitpunkt in Jerusalem sein. On chciał też i być w odpowiednim czasie na święcie w Jerozolimie. Und verspricht später zurückzukehren. I obiecał, że wróci się do nich, powróci w późniejszym czasie do nich. Er verlässt Ephesus. Później opuszcza Efes. Und die beiden bleiben allein zurück. A ci, tych dwoje pozostaje samych. Wir lesen jetzt die Verse 24 bis 28. Teraz przeczytajmy wiersze od 24 do 28. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii. Mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając z duchem, przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achaii, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli, albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wskazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Jetzt kommt in Ephesus ein Mann, das Rampenlicht. Teraz na światło pokazuje się w Efezie pewien człowiek. Das ist Apollos. Jest nim Apollos. Das bedeutet Zerstörer. Zerstörer? Ja. On to imię tłumaczy się jako ten, który burzy. 1 Korinther 3, lesen wir mal dazu. 1 Koryntian 3, możemy coś przeczytać. Da spricht Paulus über die Tätigkeit des Apollos. On tam pisze, Paweł, o działalności tego Apollosa. 1 Koryntian 3. 3, vers 6. Trzeci rozdział, 6 wiersz. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Von Natur aus war ein Zerstörer. Z natury, a z natury. Ja, Natur. Z natury był ten człowiek, czyli według znaczenia jego imienia, tym, który coś burzył. Aber die Gnade Gottes hat ihn verändert. Ale Boża łaska zmieniła to. Das war jetzt einer geworden, der begießen konnte. To był ktoś taki, który potrafił podlewać. Wie schön ist das. Jakie to jest piękne. Die verändernde Gnade Gottes im Leben eines Mannes zu sehen. Widzieć zmianę, poważną zmianę w życiu jakiegoś człowieka. Er kam aus Alexandrien. On przyszedł z Aleksandrii. Eine berühmte Stadt in der damaligen Zeit. To było bardzo znamienite miasto w tamtych czasach. Er war darüber hinaus ein gelehrter Mann. To był też i na ówczesny czas bardzo wykształcony człowiek. Es war ein Mann, der eine natürliche Redegabe von Gott empfangen hatte. Był to taki mąż, który otrzymał od Boga dar pięknej wymowy. Er hatte sich viel zu eigen gemacht. On też wiele rzeczy uczynił, zdobył sam. Er hatte intensiv die Schriften, das Wort Gottes, studiert. On też bardzo intensywnie studiował Słowo Boże, Pisma. Dann sehen wir in Vers 25, dass er in dem Weg des Herrn doch wenig unterwiesen war. Widzimy w 25 wierszu, że jeśli chodzi o drogę pańską, to on nie był dostatecznie pouczony. Er war brennend im Geiste. On był tym, który pałał duchem. Er hatte also eine große Energie. A więc on miał bardzo dużą energię. Er lehrte sorgfältig die Dinge von Jesu. On bardzo wiernie nauczał tego, co odnosi się do Jezusa. Obwohl er nur die Taufe Johannes kannte.
choć znał tylko chrzest Jana. Er wusste also viel mehr als Juden im Allgemeinen. A więc on wiedział więcej niż w ogólności Żydzi. Aber wusste viel weniger als die Gläubigen. Ale wiedział o wiele więcej, o wiele mniej niż wiedzieli wierzący. Die Heiligen Geist empfangen hatten, którzy otrzymali Ducha Świętego, die in Verbindung mit den Aposteln ihren Weg gingen, którzy byli, mieli kontakt z apostołami. Aber die Größe Gottes motivierte ihn. Ale wielkość Boża motywowała go do dalszej służby. Er ist jetzt in der Synagoge. On teraz znajduje się w synagodze und fängt freimütig an zu reden. I zaczyna śmiało mówić, przemawiać. Und jetzt ist eine sehr interessante Reaktion. I teraz widzimy bardzo interesującą reakcję. Priscilla und Aquila hören zu. Widzimy, że Priscilla i Aquila przysłuchiwali się temu. Die Schwestern haben sicherlich jetzt ganz besonders gut aufgepasst. Widzimy z tego wiersza i z tej kolejności, że ta siostra bardzo uważnie musiała słuchać tego, co on mówił. Worum ging es hier? O co tutaj chodziło? Es ging um lehrmäßige Aspekte, ist klar nicht. Chodziło o nauczanie, o aspekty nauczania. Als es um die Reise ging, waren wahrscheinlich mehr praktische Aspekte im Vordergrund. A jeśli wcześniej mówiliśmy o podróży, to tam bardziej chodziło o praktyczną pomoc. Aber hier ging es um die Verkündigung des Wortes. Ale teraz akurat w tym przypadku chodziło o głoszenie słowa. Also stand lehrmäßige Aspekt im Vordergrund. A więc nauczanie stało na pierwszym miejscu. Und genau da wird die Frau zuerst genannt. I akurat w tym przypadku widzimy, że znowu kobieta wymieniona jest na pierwszym miejscu. Das ist doch interessant, dass der Heilige Geist die Reihenfolge so darstellt. To jest bardzo ciekawe, że Duch Święty tak umieścił te osoby w takiej kolejności. Wir sehen, widzimy więc, die Frauen sind manchmal geistlicher als die Männer, nicht? Że niekiedy kobiety są bardziej duchowe niż mężczyźni. Kennen sich mit dem Wort Gottes besser aus als wir. Znają Słowo Boże lepiej niż my, mężczyźni. Der Heilige Geist stellt sie hier an die erste Stelle. Widzimy, wnioskujemy to z tego, że Duch Święty wymienia tę kobietę na pierwszym miejscu. Wir werden deshalb nicht neidisch als Männer. My oczywiście nie zazdrościmy tego, nie jesteśmy zazdrośni jako mężowie, sondern freuen uns, dass die Gnade Gottes in dem Leben von Priscilla dieses bewirkt hat. Ale widzimy, cieszymy się z tego, że Duch Święty coś takiego darował tej kobiecie. Wir haben zu Anfang gesagt, die Frau hat eine andere Funktion, einen anderen Rang als der Mann. Myśmy mówili na samym początku, że kobieta ma inną funkcję, inną rangę niż mężczyzna. Und doch ist der Mann verpflichtet, die Frau zu ehren. 1. Petrus 3, Vers 7. A jednak, jak żeśmy wcześniej mówili, mężczyzna powinien swojej żonie oddawać cześć. Und wir Männer sind alle zu schwach in diesem Punkt. A my, mężczyźni, niestety jesteśmy bardzo słabi, jeśli chodzi o ten właśnie aspekt. Aber eine ist immer vollkommen. Ale jedna rzecz jest cały czas doskonała. Das wissen die Kinder. Das wissen die Kinder auch. I o tym wiedzą również dzieci. Das ist der Jesus. Przykładem tym najlepszym jest Pan Jezus. Der Jesus hat gesagt, in 1. Samuel. Pan Jezus powiedział, die mich ehren, werde ich ehren. Ci, którzy mnie czczą, ja uczczę. Der gewaltige Gott ehrt diejenigen, die sich vor ihm und seinem Wort beugen. Ten potężny Bóg chce uczcić tych, którzy korzą się pod jego słowo. Was sind wir gegenüber dem großen Gott, nicht? Was sind wir gemessen an dem großen Gott? Kim my jesteśmy w porównaniu z tym wielkim Bogiem? Damit sind wir auf eurem Spruch hier, nicht? To widzimy w tym wierszu, który tutaj jest napisany. Gott ehrt die, die ihn ehren. Bóg czci tych, którzy jego uczczą. Was machen die beiden jetzt? Teraz co tych dwoje czyni? Priscilla ist aufgefallen, Aquila ist es aufgefallen. Priscilla i Aquila, obydwoje coś podejmują. Jetzt sagt Priscilla nicht zu ihrem Mann, hör mal, du musst nächstes Mal, wenn er wieder in die Synagoge geht, aufstehen und ihn öffentlich zur Rede stellen.
Nie jest tak, że Pryscyla mówi do swojego męża: wiesz co, następnym razem jak przyjdziesz do synagogi, to też musisz wstać i coś powiedzieć. Pryscyla steht auch nicht selbst in der Synagoge auf. No oczywiście Pryscyla też sama nie wstała w synagodze, aby coś powiedzieć. Warum denn nicht? Dlaczego? Wir lesen 1. Korinther 14. Jeszcze raz wróćmy do pierwszego listu do Koryntian 14 rozdziału. Vers 34. Wiersz 34. Niech niewiasty, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, wiersz 34. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. Die Frauen sollen also schweigen in Versammlungen. A więc w zgromadzeniach kobiety mają milczeć. Eine untergeordnete Rolle einnehmen. A więc mają przyjąć taką rolę uległą. 1 Timoteusz 2, nehmen wir noch dazu. Jeszcze przeczytajmy pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Vers 12. Wiersz 12. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz 12. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Die Frau und der Mann hatten im Hinblick auf irdische Not treu zusammengehalten. Mężczyzna i niewiasta, jeśli chodzi o te doczesne ziemskie rzeczy, powinni być wierni. Sie hatten im Hinblick auf die geistliche Not zusammengehalten. Oni, jeśli chodzi o te rzeczy duchowe, też i przeżywają pewne potrzeby. Sie hatten Gastfreundschaft geübt. Oni jako małżeństwo okazywali gościnność. Sie waren mit Paulus gezogen. Oni razem z Pawłem udali się w podróż. Immer waren sie zusammen. Ciągle byli razem. Übrigens, sechsmal werden sie genannt in der Bibel. Tak w sumie 6 razy są oni wymienieni w Biblii. Und immer zusammen. Ale zawsze są wymienieni razem. Eine Einheit. A więc tak, by byli jedno, czy byli jednością. Und doch unterschiedliche Aufgaben. A jednak mieli różne zadania. Aber der Klang ihres Herzens war in Harmonie. Ale bicie ich serca odbywało się w harmonii. Jetzt stellen Sie ihn also nicht öffentlich zur Rede. A więc ona nie chce przemawiać publicznie. Sondern sie nehmen ihn zu sich ins Haus. Oni razem biorą teraz tego Apollosa do swojego domu. In Ruhe und in Abgeschiedenheit wollen sie mit ihm reden. W cichości, bez rozgłosu, chcą z nim rozmawiać. Wie taktvoll sind solche Menschen. Jacy pełni taktu są ci ludzie. Menschen, die mit dem Herrn Jesus Christus durchs Leben gehen, sind taktvoll. Ludzie, którzy idą z Panem Jezusem, są zawsze pełni taktu. Dieser Mann war ja einer, der sorgfältig lehrte. Widzimy, że ten Ende des 26. Verses, ja? Sorgfältig lehrte, 25 in der Mitte. Ten człowiek, Apollos, który przemawiał, tak nauczał wiernie. Es war nicht einer, der nur diskutieren wollte. To nie był tylko taki, który chciał sobie podyskutować. Sondern er hatte gelernt, systematisch Gedanken sich zu eigen zu machen und sie weiterzugeben. To był taki człowiek, który chciał pilnie się uczyć czegoś i potem to dalej podać innym. Wie ein Maurer Einstein neben den anderen setzt. Tak jak murarz stawiał jeden kamień, a obok niego drugi. So müssen wir in der christlichen Lehre auch eine Systematik an den Tag legen. A więc również to nas uczy tego, abyśmy w tej nauce chrześcijańskiej byli systematyczni. Doch das geht einher mit einem geistlichen Taktgefühl. A jeszcze dodatkowo jest to połączone z takim duchowym taktem. Und sie legen ihm jetzt den Weg Gottes genauer aus. A teraz tych dwoje dokładniej wykłada im drogę Bożą.
Das ist ja oft eine Frage gewesen, nicht? To często było już naszym pytaniem. Wenn das zwei Männer gewesen wären, hätten wir keine Schwierigkeiten. Gdyby było tutaj dwóch mężczyzn, to nie byłoby żadnego problemu. Aber hier ist es ein Ehepaar. Ale tutaj widzimy małżeństwo. Und es wird gesagt, sie legten den Weg genau aus. I widzimy tutaj, że jest napisane, że oni razem coś mu przedkładali. Also Priscilla war auch aktiv. A więc Priscilla również była tutaj aktywna. Jetzt haben wir in 1. Timotheus 2 gelesen, dass die Frau nicht lehren soll. Teraz czytaliśmy przecież przed chwilą, że w liście do Tymoteusza, że kobieta nie powinna nauczać. Dass sie eine untergeordnete Stellung einnehmen soll. Że ona powinna zająć takie stanowisko uległe. Und sie hat sicherlich den von Gott gegebenen Rahmen nicht überschritten. I myślę, że ona na pewno nie przekroczyła tego zakresu darowanego jej przez Boga, sondern hat in der Stille durch die Art und Weise ihres Verhaltens die Worte, die ihr Mann gesprochen hat, unterstützt. Ale ona w tej uległości i cichości podpierała te słowa, które wypowiadał jej mąż. Wir können viel reden. My możemy wiele mówić. Aber wir können durch Handeln noch viel mehr kaputt machen. Ale przez nasze postępowanie możemy jeszcze więcej popsuć. Das war bei diesem Ehepaar nicht. U tych dwoje, u tego małżeństwa to nie miało miejsca. Sie war die Geistliche. Oni byli duchowi. Und doch hielt sie sich zurück. Und? Doch hielt sie sich zurück. Sie lehrte nicht. A ona jednak się powstrzymywała i nie nauczała. Und dieser Mann? A ten mąż, der hat es angenommen. On przyjął to. Er kam von der Universitätsstadt Alexandria. On przyszedł, chociaż przyszedł z tego uniwersyteckiego miasta Aleksandrii. Aquila hatte vielleicht nie in der Öffentlichkeit geredet. Może Aquila nigdy nie przemawiał jeszcze publicznie. Nur zu Hause jetzt. Tylko po domach. Aber da sagte etwas. Ale teraz on coś powiedział. Auch diesem begabten Mann gegenüber. Powiedział coś temu udarowanemu mężczyźnie. Und dieser begabte Mann war bereit, das anzunehmen. I ten udarowany, mądry człowiek był gotowy przyjąć te pouczenia. Natürliche Fähigkeiten. Naturalne zdolności. Oder geistige Gnadengaben. Albo duchowy dar łaski. Sollten uns nie daran hindern, etwas anzunehmen. Nigdy nie powinny nam przeszkodzić, aby coś od kogoś przyjąć. Ganz gleich, welches Werkzeug der Herr benutzt. Tak po prostu Pan chce, tak używa Pan swoje narzędzia. Apollos ist überzeugung, dass er weiterziehen soll. Apollos był teraz przekonany, że powinien podążyć dalej. Und die Brüder schreiben den Jüngern, dass sie Apollos aufnehmen sollen. Teraz bracia napisali do uczniów, aby go przyjęli. Dort in der Versammlung von Achaia. Aby tam przyjęli go bracia w zgromadzeniu w Achaii. Das ist gewissermaßen ein Empfehlungsbrief. To jest pewnego rodzaju list polecający. Das ist also nichts Neues, ein Empfehlungsbrief. To nie jest nic nowego, list polecający, my o tym wiemy. Die Schrift zeigt an verschiedenen Stellen, dass Empfehlungsbriefe geschrieben wurden. Pismo mówi nam na wielu miejscach, że takie listy polecające kogoś były pisane. Er kann jetzt den Glaubenden dort wieder behilflich sein durch die Gnade. On teraz miał być wierzącym tam pomocny przez działanie łaski. Aquila und Priscilla hat in der Verborgenheit des Hauses ihm gedient. Aquila i Priscilla służyli mu w zaciszu domowym. Und dieser geistige Segen floss jetzt zu vielen Seelen hin. I teraz to duchowe błogosławieństwo zaczęło płynąć w wielu kierunkach. Wie schön ist das, dass wir Empfangende sein dürfen und auch Gebende sein dürfen. Jakie piękne to jest, że my możemy coś odebrać, ale też i potem coś przekazać dalej. Wir lesen jetzt 1. Korinther 16. Przeczytajmy teraz jeszcze pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział.
Wiersz 19. Pozdrawiają was zbory azjatyckie. Pozdrawia was w Panu serdecznie Akwila i Pryscyla ze zborem, który jest w ich domu. Paulus jest in Ephesus. Paweł znajduje się teraz w Efezie. Und er schreibt jetzt den Korintherbrief. On pisze list do Koryntian. Und Aquila und Priscilla bekommen es offensichtlich mit. Und? Aquila und Priscilla hören es, dass Paulus schreibt. I Paweł teraz, przepraszam, Aquila i Priscilla słyszą o tym, że on pisze. Paulus hat also das Versprechen wahrgemacht, dass er nach Ephesus kommen wollte. Paweł to zrealizował, że ma iść do Efezu. Efezu. Und jetzt erinnern sich an die gemeinsame Anfangszeit in Korinth. Oni teraz przypominają sobie ten ich wspólny początek w Koryncie. Und dann lässt Aquila und Priscilla schreiben: Es grüßen euch vielmals im Herrn. I tych dwoje też i pisze te pozdrowienia, czy przekazuje te pozdrowienia. Die alte erste Beziehung war in keiner Weise verstaubt. Ten pierwszy kontakt, który oni mieli z sobą, on nie ustał. Sie hatten eine Herzensverbindung, obwohl eine große Entfernung da war. Chociaż dzieliła ich teraz wielka odległość, to jednak ten serdeczny związek pozostał. Waren da in Korinth gute Zustände? Czy w Koryncie żyli oni w sprzyjających okolicznościach? Jeder kennt ja den ersten Korintherbrief. Kiedy czytamy ten pierwszy list do Koryntian, da war viel Unordnung entstanden. To pamiętamy, że tam był wielki nieporządek. Und trotzdem sagen sie, wir grüßen vielmals im Herrn. Ale widzimy, że oni tutaj piszą, pozdrawiają was zbory azjatyckie. Serdecznie pozdrawiają was. Akwila i Priscyla, przepraszam. Die Liebe hofft alles. Bo ta miłość zawsze ma nadzieję. Sie sieht auch die Gegenstände der Liebe Gottes in dem Licht Gottes. Ona widzi zawsze wszystkie okoliczności w Bożym świetle. Und die Versammlung, die in ihrem Haus ist. I jeszcze czytamy tutaj o zgromadzeniu, które jest w ich domu. Also, in Ephesus haben sie die Geschwister aufgenommen. A więc widzimy, że w Efezie oni przyjęli wierzących. Sie waren bereit, die auch zur Verfügung zu stellen. Oni byli gotowi też stawić się do dyspozycji. Jeder weiß, was das bedeutet. Wszyscy wiedzą, co to oznacza. Da müssen die Stühle richtig aufgestellt werden. Że wiemy, kiedy jest się ma się, w czyimś domu jest zgromadzenie, to na przykład trzeba też i krzesła poustawiać. So ist das heute zumindest. Tak to i dzisiaj zostaje, pozostało. An die Heizung, an die Lüftung, an alles muss gedacht werden. Trzeba pomyśleć o ogrzewaniu, trzeba pomyśleć o wietrzeniu sali. Und das zu jeder Stunde. I to w każdej godzinie. Wenn die Geschwister als Versammlung zusammenkommen wollen. Wtedy, kiedy zgromadzenie chce się zgromadzić. Aquila und Priscilla haben sich nicht geschämt, diese einfache Aufgabe wahrzunehmen. Tych dwoje nie wstydziło się, aby stanąć do dyspozycji i podjąć się tego prostego zadania. Paulus weiß diese Aufgabe sehr wohl zu schätzen. Paweł, jak widać, bardzo to zadanie cenił, tą posługę cenił. Deshalb schreibt das extra zu. Und die Versammlung, die in ihrem Haus ist. Dlatego pisze tak jakby specjalnie i zgromadzenie, które jest w ich domu. Wir denken manchmal zu wenig an solche Geschwister, die solche Aufgaben wahrnehmen. My bardzo często za mało myślimy o wierzących, którzy zajmują się tymi sprawami. Wir wollen dankbar für ihren Dienst sein. My chcemy być wdzięczni za ich służbę. Und auch von Zeit zu Zeit diesen Dienst lobend erwähnen. I też od czasu do czasu taką służbę pochwalić. Jetzt wollen wir noch an eine Stelle aus dem Römerbrief denken. Jeszcze chcemy przypomnieć sobie jedno miejsce z listu do Rzymian.
Ganz am Ende des Römerbriefes finden wir nochmal die beiden. Ja. Wir lesen die Verse 3 bis 5. Jeszcze z 16 rozdziału listu do Rzymian, wiersze od 3 do 5. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Paulus schreibt also den Römerbrief. Teraz Paweł pisze list do, skierowany do Rzymu. Er ist in Korinth. On jest w Koryncie. Und er kann wieder den Namen dieser beiden erwähnen. I on znowu wspomina tych dwoje. Die in Rom jetzt wieder sind. Którzy są w Rzymie. Znowu. Welch ein bewegtes Leben haben sie. Jakie życie pełne, jak bardzo przemieszczali się oni w swoim życiu. Sie waren bereit, wenn der Herr sagte, nach Rom zu gehen, dann gehen wir nach Rom. Oni byli gotowi, słysząc słowa Pana, idźcie do Rzymu, jechać tam. Und wenn der Herr sagt, du sollst nach Kamerun gehen? A gdyby Pan nam powiedział, jedź do Kamerunu, was sage ich dann? To wtedy co bym ja odpowiedział? Sage ich, nehmen wir sie zu einem Bruder? Może bym powiedział, weź Panie tego innego brata. Zitat nas als Ehepaar. Oni uczynili to tu razem jako małżeństwo. Wie viel Arbeit war damit verbunden? Für beide Seiten. Ile było tutaj z tym związanej pracy? Hatten sie nicht die Verfolgung erlebt dort in Korinth, in Rom? Czy oni tam nie przeżyli już wiele prześladowania? Dort gingen sie wieder hin. A jednak tam poszli. Paulus kann hier sehr lobend von ihnen sprechen. Er nennt sie seine Mitarbeiter. Paweł mówi w sposób wychwalający ich, nazywa ich moimi współpracownikami. Im Reich Gottes gibt es Mitarbeiter. W Królestwie Bożym są współpracownicy. Nicht nur Arbeiter, nie tylko pracownicy, sondern Mitarbeiter. Ale również współpracownicy. Wir alle sind in einer Reihe gestellt. My jesteśmy wszyscy ustawieni jakby w rzędzie. Und wir haben gegenseitige Abhängigkeit und Unterwürfigkeit. My razem ze sobą, jedni z drugim współpracujemy, współdziałamy. Dem Herrn zu dienen. I chcemy służyć Panu. Das haben die beiden gut verstanden. I tych dwoje to bardzo dobrze rozumiało. Und kann gewissermaßen in der Reihe, in der langen Reihe der Grüße in Römer 16 sie als erste nennen. I widzimy, że w tym długim rzędzie pozdrowień, które on kieruje do Rzymu, tych dwoje postawił na pierwszym miejscu. Das ist nicht schön. Czy to nie jest piękne? Hat, ich frage noch einmal, hatte Aquila die Gabe eines Evangelisten, eines Hirten, eines Lehrers? Czy nie miał ten mąż daru ewangelisty, pasterza, nauczyciela? Die Schrift gibt uns keinen Anhaltspunkt, dass eine Gnadengabe in dieser Weise gehabt hat. Pismo nie mówi nam na jakimkolwiek miejscu konkretnie, że on by te dary ducha miał posiadać. Gott belohnt nicht die Gnadengaben. Bo Bóg nie nagradza darów duchowych. Aber Gott ehrt die ihn ehren. Bóg czci tych, którzy Jego czczą. Und so stellt er diese an erste Stelle. I tak też On uczcił ich, stawiając ich na pierwszym miejscu. Manchmal wird gesagt, Paulus, der Schreiber des Römerbriefes war ein Frauenfeind. Wie kennt das? Niektórzy mówią, że Paweł, ten pisarz listu do Korynter, oder? Der Schreiber ein Frauenfeind. Paulus wäre ein Frauenfeind. Ja, weiß ich. Ich habe das verstanden, aber
Chodzi o to, że niektórzy nazywają tego Pawła, który pisał, napisał te listy, nazywa się go nieprzyjacielem czy wrogiem kobiet. Weil er vielleicht in 1. Korinther 14 gesagt hat, die Frauen sollen schweigen im Zusammenhang. Bo on na przykład napisał ten wiersz, któryśmy przeczytali z 14 rozdziału listu do Koryntian 1, że kobiety powinny milczeć w zgromadzeniu. Einmal wissen wir, dass es grundsätzlich falsch ist. Po pierwsze wiemy, że taka myśl jest fałszywa. Und zum anderen können wir das gut nachvollziehen. Hier wird wieder Priska als Erste genannt. Ale z drugiej strony też i możemy zauważyć, że on odwrotnie tutaj Priscylę znowu przedstawia na pierwszym miejscu. Paulus sagt nicht, Aquila hat gearbeitet, Priscilla hat nichts getan. Nie pisze on tutaj, że Aquila pracował, a Priscilla nic nie robiła. Nein, beide sind Mitarbeiter. On obydwu nazywa współpracownikami. Wie schön. Jakie piękne to jest. Dann kommt noch ein sehr schöner Zusatz in Vers 4. Potem jeszcze zdanie następujące w wierszu czwartym. Paulus kann sagen, Aquila und Priscilla haben ihren eigenen Hals für mich preisgegeben. On mówi, że Aquila i Priscilla nawet byli zdolni do tego, żeby swojej szyi nadstawić za mnie. Mit anderen Worten, innymi słowami możemy powiedzieć, sie haben ihr Leben riskiert für mich. Oni nawet nie wzbraniali się, aby położyć życie za mnie. Das ist gut möglich, dass es in Verbindung mit dem Aufstand in Ephesus war. To jest prawdopodobnie to ten zwrot ma związek z tym, co się działo w Efezie. Paulus wurde sehr bedrängt. Paweł był tam bardzo prześladowany. Sie erkannten das auserwählte Gefäß. Oni go poznali jako tego, jako to wybrane narzędzie. Dann haben sie gewissermaßen gesagt. Dann haben sie für sich gesagt. I oni powiedzieli. Dann sind wir beide. My jesteśmy razem z nim. Utożsamili się z Pawłem. Das Leben zu geben. I oni byli gotowi życie za niego też i położyć. Damit Paulus sein Werk vollenden kann. Aby Paweł jako to narzędzie mógł spełnić swoje zadanie. Wie groß muss die Person des Herrn Jesus vor ihnen gestanden haben. Jak wielkim musiała być osoba Pana Jezusa w ich oczach. Wenn es an das Leben gibt, sagt Hiob. Hiob mówi, jeśli ktoś miałby życie położyć, dann gibt der Mensch alles. To za życie swoje człowiek da wszystko. Aber die hatten noch mehr. Ale oni jeszcze chcieli dać więcej. Sie hatten Christus und sein Werk vor ihrem Herzen. Oni mieli w sercu Chrystusa i jego dzieło. Und deshalb waren sie bereit, das Leben zu geben. I oni byli gotowi za to oddać swoje, złożyć swoje życie. Dann noch eine Besonderheit. A teraz jeszcze jedna taka rzecz szczególna. Es heißt hier nicht, sie haben ihre Hälse. Gegeben. Oni mówią tutaj. Kannst du das nachvollziehen? Bitte? Kannst du das nachvollziehen in eurer Sprache, in der Bibel? Ja, aber was? Hier in meiner Übersetzung heißt es, aha, sie haben ihre Hälse nicht, sondern sie haben ihren Hals, als ob die beiden nur einen Hals hätten. Mhm. Oni tu w tym tłumaczeniu jest tak to napisane, że tak jakby tych dwoje oddawało jedną szyję za Pawła. So innig waren sie miteinander verbunden. Oni byli tak wewnętrznie jedni z drugim związani. Also ob sie nur einen Hals hätten. Tych dwoje, to małżeństwo, tak jakby oni mieli tylko jedną szyję. Paulus dankt ihnen. U nas zresztą też tak jest napisane. Paweł dziękuje im za to. Aber er sagt auch, es danken gewissermaßen alle Versammlungen der Nationen. Ale też i mówi wszystkie zbory pogańskie. Denn alle Versammlungen der Nationen sind Nutznießer von dem weiteren Dienst des Paulus geworden. Też wszystkie te zbory, które były wśród innych narodów, one mogły korzystać z tego, co Paweł czynił. Und die Versammlung, die in ihrem Haus ist. I również zgromadzenie, które jest w ich domu. Wieder. Znowu czytamy o tym. Hatten sie die Versammlung beherbergt. Wieder hatten sie die Versammlung aufgenommen. Znowu oni przyjęli do domu zgromadzenie. Hätte ich sagen können, jetzt können die anderen Geschwister das mal machen? Czy nie mogliby oni powiedzieć, to teraz niech zgromadzenie będzie u innych wierzących w domu? Sind noch ein paar Jüngere da? Przecież więcej też jest uczniów.
Hätte ja noch viele Ausreden geben können. Mogliby mieć wiele innych wymówek. Aber sie waren bereit. Ale oni byli gotowi. Und Paulus erwähnt es wieder. I Paweł znowu o tym wspomina. Und so ist diese ist dieser Liebesdienst für alle Ewigkeit im Wort Gottes festgehalten worden. I ta służba miłości na wieki została zapisana w Słowie Bożym. Und die letzte Stelle aus 2. Timotheus 4. I ostatnie miejsce z drugiego listu do Tymoteusza 4. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział. Wiersz 19. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora. No nic innego, ja? Ja. Paulus ist in Rom im Gefängnis. Paweł teraz jest w więzieniu w Rzymie. Das nahe Ende als Märtyrer steht vor seiner Seele. On stoi w obliczu śmierci męczeńskiej. Akwila und Priscilla sind wahrscheinlich noch in Ephesus. Priscilla i Akwila prawdopodobnie są w Efezie. Also viele, viele hundert Kilometer von Paulus entfernt. Ale wiele setek kilometrów oddaleni od Pawła. Paulus muss sagen, alle die in Asien sind haben mich verlassen. Paweł musiał napisać, wszyscy, którzy są w Azji, opuścili mnie. Ephesus gehörte dazu, nicht? Efes należał też i do tych, do tego miejsca. Aber dieses Ehepaar. Ale ta, to małżeństwo. Hat treu bewahrt. Co zostało mu wierne. Eine herzliche Verbundenheit. To serdeczne, ta serdeczna więź. Verband dieses Ehepaar mit Paulus und umgekehrt. Cały czas wiązała to małżeństwo z Pawłem i odwrotnie. Wie wertvoll sind Grüße. Wie wertvoll sind Grüße. Jakie bardzo wartościowe są te pozdrowienia. Über hunderte von Kilometer. One biegną setki kilometrów. Wenn es ganz eng wird, wenn es um das Leben geht. Jeśli to, jeśli jesteśmy bardzo z sobą złączeni. Wenn alle sich abwenden. Chociaż wszyscy się odwracają niekiedy. Aber die Treue dieses Ehepaars blieb. Ale to ta, w tym przypadku to małżeństwo pozostało wierne. Wir freuen uns über die Treue dieses Ehepaars. My cieszymy się z wierności tego małżeństwa. Und wir danken Gott, dass er diese Treue in dem Leben dieses Ehepaars gegeben hat. I my się cieszymy, że Pan dał wierność temu właśnie małżeństwu. Sie waren bereit, auf den Wink des Herrn große Strapazen auf sich zu nehmen. Oni byli gotowi ze względu na Pana wziąć na siebie wiele trudności. Einfache Aufgaben zu übernehmen. Te najprostsze obowiązki. Im Verborgen für den Herrn zu wirken. Służyć Panu w ciszy i w skrytości, w ukryciu. Und sie haben weitergemacht. Jo, ale oni też dalej to czynili. Was wissen wir von ihren Kindern? Więcej czynili. A co wiemy o ich dzieciach? Freue mich, dass hier Kinder sind. Cieszę się również z tego, że tu są dzieci. Das ist etwas Schönes. To jest coś pięknego. Etwas Natürliches. Coś tak naturalnego. Dieses Ehepaar hatte wahrscheinlich keine Kinder. To małżeństwo prawdopodobnie nie miało dzieci. Treuen Männern und Frauen ist manches auch entsagt. Bardzo często dotyka to również wiernych małżonków. Treue Männer und Frauen müssen manchmal durch große Übungen gehen. Wierni małżonkowie niekiedy muszą przechodzić przez wiele ciężkie doświadczenia. Haben sie nicht auch sich Kinder gewünscht? Czy oni nie życzyli sobie mieć dzieci? Mit Sicherheit haben sich Kinder gewünscht. Na pewno, jestem pewny, że tak było. Aber der Herr hat es ihnen versagt. Ale Pan im tego nie dał. Und das Schöne ist, a najpiękniejsze jest to, sie sind nicht bitter geworden. Że oni nie stali się gorzkimi. Ich bin überzeugt, dass manche Situation in dem Leben von Gläubigen sehr bitter ist. Myślę, że niektóre sytuacje w życiu czynią wierzących gorzkimi. Und dass der Herr uns dafür das Kreuz gegeben hat. I, a Pan niekiedy daje nam taki różny krzyż. Dass wir sein Kreuz in die bitteren Wasser von Mara hineinbringen.
abyśmy tym krzyżem, jeśli jesteśmy zgorzkniali, uczynili słodkimi wody w Mara. Damit wir dahin kommen, wie Paulus es gesagt hat. Damit? Damit wir das lernen, was Paulus auch gelernt hat. Abyśmy też nauczyli się tego, co Paweł mówił. Alles vermerke ich in dem, der mich kräftigt. Wszystko mogę w tym, który mnie posila. Er war ganz allein. On był tutaj całkowicie sam. Einmal war er schon aus dem Rachen des Löwen gerettet worden. Kiedyś był wyratowany z paszczy lwa. Obrazowa to była mowa. Ale tu Pan stał przy nim. Wcześniej stała ta para małżeńska z nim. Pan chce stać przy mnie i przy Tobie. Jeśli będziemy chcieli uniżyć się pod Jego Słowo, persönlich ein erfülltes Leben zu bekommen, indywidualnie w swoim życiu. Und als Ehepaar, wenn es uns geschenkt ist, ein erfülltes Leben zu bekommen. I również jako kiedy jesteśmy dwoje, kiedy Bóg daruje nam związek małżeński. Der Schlüssel liegt bei uns. Klucz należy do nas, czyli my go mamy. Sind wir bereit, die Gnade Gottes anzunehmen? Czy jesteśmy gotowi przyjąć Bożą łaskę? Im Hinblick auf Ehe, Familie und Dienst für den Herrn. Jeśli chodzi o małżeństwo, rodzinę i służbę Panu. Sein Segen ist uns sicher. Jego błogosławieństwo jest pewne. Und in Ewigkeit wird er sich daran freuen. A w wieczności będziemy się też razem cieszyć z tego. Pieśń numer 39. Przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii i na posyłę żoną jego. Dlatego do prawdy zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem zawodni wyszukiwani namiotu. A każdy sabat, kiedy spełniał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Paulus ist hier auf der zweiten Missionsreise. Paweł znajduje się w drugiej podróży, odbywa drugą podróż misyjną. Er kommt nach Korinth. On przyjeżdża do Koryntu. Eine große Hafenstadt. Jest to duże miasto portowe, wo viel Götzendienst war, gdzie ludzie oddawali się wielu bałwochwalstwu, wo viel Hurerei war, gdzie panowało wszeteczeństwo, wo die griechische Philosophie zu Hause war, gdzie rozpanoszyła się grecka filozofia, wo das Handeln blühte, gdzie rozkwitał handel, und wo man dem Vergnügen nachging. I gdzie szukało się przyjemności. Dorthin kommt er. I tam on właśnie przyszedł. Und das ist etwas Gewaltiges. Jest to rzecz bardzo wielka. Habt ihr den Brief mal nach Athen gelesen? Nochmal. Habt ihr den Brief mal nach Athen gelesen?
der nach Athen geschickt ist. Ten list został wysłany. Den gibt es nämlich nicht, den könnt ihr auch nicht gelesen haben. Warum sagen gdyby, das? Gdyby on wysłał do Aten, to by nie był on odczytany, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Warum sage ich das? Dlaczego ja to mówię? Das Evangelium hat in Athen herzlich wesentlich nicht Resonanz gefunden. Gdyż ta Ewangelia w tym mieście nie zostałaby przyjęta. Da waren die Gelehrten zu Hause. Gdyż tam nie byłaby ona tak jakby przyswojona. Da hat man den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als was Neues zu hören oder zu reden. W Atenach ludzie tylko nasłuchiwali nowych wiadomości. Aber hier in Korinth, ale tu w Koryncie, wo es moralisch so unten war, wo man moralisch so weit. In Korinth war die Moral sehr niedrig. W Koryncie stan moralny ludzi był bardzo zły. Und dennoch war Korinth eine Adresse, wo Gott sein Knecht ihn gesandt hatte. A jednak Korinth był tym adresem, do którego posłał Bóg swojego sługę. Das ist die gewaltige Gnade Gottes, nicht? To jest właśnie wielka Boża łaska. Paulus war anderthalb Jahre dort in Korinth. Paweł był parę lat w Koryncie. Und hatte weiterhin noch Kontakt mit den Korinthern. I miał on kontakt z Koryntianami. Zwei Korintherbriefe haben wir in der Bibel. I też napisał dwa listy do Koryntian. Er kommt also nach Korinth und findet etwas. A więc on przyszedł tam i coś znalazł. Was hat er wohl gesucht? Cóż on tam szukał? Kogo on tam szukał? Er kam in eine neue Stadt. On przyszedł do nowego miasta. Christen sind keine unrealistischen Menschen. Chrześcijanie to nie są ludzie nierealni. Christen haben zwar den Heiligen Geist nach 1. Korinther 6, Vers 19. Chrześcijanie to są ludzie, którzy według listu do Koryntian 16 rozdział posiadają Ducha Świętego. Aber der Heilige Geist funktioniert nicht so, ale Duch Święty nie funkcjonuje tak, dass er uns nur Befehle gibt. Że on daje, że on nam tylko udziela jakichś rozkazów, sondern er fördert vielmehr ein geistiges Verständnis. Ale Duch Święty również troszczy się o to, abym miał duchowe zrozumienie. Paulus muss hier mit anderen Worten ganz unten anfangen. A więc Paweł musiał bardzo rozpocząć, stosując tak jakby zaczynając od podstaw. Er musste in dieser fremden Stadt eine wirtschaftliche Grundlage finden. On musiał znaleźć tam jakieś podłoże, punkt zaczepienia. Er musste sehen, wie er mit den Menschen ins Gespräch kam. On musiał w jakiś sposób zacząć z tymi ludźmi rozmawiać. Er wollte ihnen doch das Evangelium der Gnade Gottes verkündigen. Bo on chciał im zwiastować Ewangelię Bożą, łaski Bożej. Und jetzt geht er durch Korinth. I teraz przychodzi do Koryntu, przechodzi przez Korynt. Und jetzt findet er einen. I kogoś tam znajduje. To jest Aquila. To jest Aquila. Mit seiner Frau Priscilla. Który żył razem ze swoją żoną Priscillą. Das wären, sind die ersten Personen, die uns genannt werden. To są te pierwsze osoby, które, z które tu spotykamy, czy są nazywane po imieniu. Gottes Wort hat den Kontakt so wichtig angesehen, dass dieser Kontakt im Wort Gottes aufgenommen wurde. Bóg tak ważny zauważył, że ten kontakt jest tak ważny, że nazywa tych dwoje ludzi po imieniu. Waren Aquila und Priscilla gläubig? Czy Aquila i Priscilla byli wierzącymi? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, durch wen sie gläubig geworden sind. My to, tego to my nie wiemy, kiedy oni uwierzyli. Aber sie waren gläubig. Ale jest napisane, że oni byli wierzącymi. Es ist auffallend, jest to bardzo znamienne, dass Paulus Aquila und Priscilla nie seine Kinder nennt. Że Paweł Aquila, że Paweł tutaj nie nazywa ich dzieci, czy nie wspomina dzieci tych dwojga. Er sagt es zum Beispiel im Blick auf Timotheus.
On mówi, to znaczy, że on nie nazywa ich swoimi dziećmi. On mówi na przykład o Tymoteuszu, że był jego dzieckiem, którego on zrodził we wierze. Er sagt es im Hinblick auf Titus. I on mówi też tak samo do Tytusa. Er sagt es im Hinblick auf viele Geschwister. On mówi w ten sposób do wielu wierzących. Er sagt es im Hinblick zum Beispiel auf die Galater. Mówi również w ten sposób do Galacjan. Meine Kinder, die ich abermals Geburtswehen habe. Mówi do nich, wy, moje dzieci, które kiedyś urodziłem. Er hatte die Geburtswehen eines Evangelisten, als bei ihnen war. A więc on te bóle porodowe przeżywał, kiedy jako ewangelista do nich przyszedł. Als sie zum lebendigen Glauben an den Herrn geführt werden sollten. Kiedy oni byli przyprowadzeni do wiary w Boga żywego. Und jetzt hatte er die Geburtswehen eines Lehrers. A teraz widzimy go tutaj w jakby w bólach porodowych, które przeżywa nauczyciel. Der merkte, die Gläubigen aus Galatien gehen nicht mehr Christus nach. I on, jeśli chodzi o list do Galacjan, przeżywa, że wierzący tam nie idą według nauki, którą on im głosił. Aber diese beiden werden nicht Kinder genannt. Ale tych dwoje nie są nazywani jako jego dzieci. Obwohl ein überaus herzliches Verhältnis zwischen Paulus und Aquila und Priscilla bestand. Chociaż pomiędzy Pawłem i tym małżeństwem był rzeczywiście serdeczny związek. Wir müssen annehmen, dass sie in Rom bereits gläubig geworden sind. No możemy przyjąć, że oni w Rzymie stali się czy uwierzyli. In Apostelgeschichte 2 finden wir die Ausgießung des Heiligen Geistes. W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale czytamy o wylaniu Ducha Świętego. Wir finden verschiedene Völkergruppen aus den Juden, die aus verschiedenen Ländern dorthin gekommen sind. My tam czytamy o tym, że w tym dniu na tym miejscu byli Żydzi pochodzący i mieszkający wśród różnych narodów. Um dieses Pfingstfest in Jerusalem zu feiern. I oni wtedy przyszli do Jerozolimy, aby obchodzić Zielone Świątki, dziękuję. Und da werden bei den verschiedenen Personengruppen auch die aus Rom genannt. I tam też wśród tych ludzi są wspomnieni Żydzi, którzy przyszli z Rzymu. Wir müssen annehmen, dass sie also das Evangelium von Jerusalem mit nach Rom wieder genommen haben. A więc możemy przyjąć, że z Jerozolimy Ewangelia została zaniesiona do Rzymu. Und dass auf diese Art und Weise auch diese beiden gläubig geworden sind. I że być może w ten sam sposób tych dwoje uwierzyło. Es ist interessant, dass Paulus diesen Landsmann trifft. Was? Diesen Landsmann von der gleichen Abstammung, er war auch Jude, Aquila war auch Jude. To jest ciekawe, że ten Aquila też był Żydem. Und wir wissen auch, dass wir manchmal wesentlich schneller zu solchen, die eine gleiche Abstammung haben, eine Beziehung aufbauen können. Wenn wir einen finden, der aus dem gleichen Volk stammt, dann haben wir schneller eine Beziehung. Jeśli my na przykład znajdujemy kogoś z tego samego narodu co my, to znajdujemy bardzo szybko z nim kontakt. Warum waren die beiden jetzt nach Korinth gekommen? A dlaczego akurat tych dwoje znalazło się w Koryncie? Die Schrift sagt etwas hierzu. Pismo mówi nam coś na ten temat. Claudius hatte befohlen, dass alle Juden aus Rom entfernt werden sollten. To Claudius zarządził, żeby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. Es war damals ein Aufstand, davon berichtet die Geschichte in Rom. Tak, tam było powstanie. W tym czasie, o tym mówi nam historia, w Rzymie to miało miejsce. Und dann wurde dieser Erlass von dem Kaiser gegeben. Wtedy nastąpiło, cesarz wydał takie zarządzenie. Und wir sehen den Antisemitismus. Ist kein neues Thema. I stąd też możemy zauważyć, że antysemityzm nie jest jakimś nowym tematem. Sondern das hat es in der Völkergeschichte immer gegeben. Ale ten problem przewija się przez całą historię.
Letzten Endes ist ja hinter allem Satan. Oczywiście, że za tym wszystkim kryje się szatan, der dieses von Gott auserwählte Volk Schaden zufügt will. Który chce szkodzić temu wybranemu przez Boga narodowi. Paulus wird hier als einer dargestellt, der gleichen Handwerks war. Widzimy tutaj, że Paweł był też, przyłączył się do tego, który uprawiał to samo rzemiosło. Ist das nicht zu Herzen gehend? Czy nie jest to rzecz, która też trafia, dotyka naszych serc? Dieser gelehrte Mann, ten wysoko wykształcony człowiek, dieses auserwählte Gefäß, ten, który był przez Boga wybranym narzędziem, der kommt auf eine handwerkliche Tätigkeit zurück, die früher mal erlernt hat. On widzimy, że wraca do rzemiosła, którym się wcześniej zajmował. Er schämt sich nicht, als einfacher Handwerker sein Brot zu verdienen. On nie wstydził się, aby przez to proste rzemiosło pracować na swój codzienny chleb. Lesen 1. Korinther 9, Vers 14. My możemy przeczytać pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, wiersz 14. Wo er später den Korinthern etwas sagt über die Versorgung der Diener. W którym wierszu to mówi coś też i do Koryntian. Słowa, które dotyczą sług. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, wiersz 14. Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Ich komme zurück zu den Gedanken, den wir vorher schon geäußert haben. Wracamy do myśli, które żeśmy przed chwilą wypowiedzieli. Paulus sucht einfach einen Anknüpfungspunkt in Korinth. Paweł chciał znaleźć jakiś punkt zaczepienia w Koryncie. Und wenn es die Ausübung seines Handwerks ist, a kiedy on teraz wykonuje swoje rzemiosło, dann geht erstmal damit ans Werk. To on przez to znajduje właśnie kontakt. Gott hatte ihn freigestellt. Ihr sollt versorgt werden. Bóg właściwie mu pozwolił, aby on mógł być, aby ktoś się nim zaopiekował, bo on przecież głosił Słowo Boże. Doch in 1. Korinther 9 zeigt er, bo właśnie przeczytaliśmy przed chwilą w liście do Koryntian 9 rozdział, es gibt eine Versorgung, die Gott seinen Knechten zugesichert hat. Że to Bóg troszczy się o swoich sług, że tym sługom należy się nimi opiekować. Es gibt aber etwas Höheres. Ale jeszcze jest coś większego. Das ist die christliche Freiheit, auf Vorrechte zu verzichten. To jest właśnie chrześcijańska wolność. Und das hat er hier praktiziert. I on właśnie tutaj to praktykuje, czy realizuje. Er geht zu ihnen, zu Aquila und Priscilla. On przyszedł, przyłączył się do Aquili i Priscilli. Sie sind bereit, ihn aufzunehmen. Oni byli gotowi go przyjąć. Er ist Zeltmacher wie auch sie. On wytwarzał namioty i oni także. Und dann ist es wichtig, dass wir die Gedanken Gottes im Blick auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch verwirklichen. Również też jest ważne, abyśmy potrafili właściwie żyć jako pracodawcy i pracobiorcy. Gott erwartet, dass wir, wenn wir einen gläubigen Arbeitgeber haben, noch größere Treue an den Tag legen. Bóg oczekuje od nas, abyśmy, jeśli mamy wierzącego pracodawcę, jeszcze bardziej go za to cenili. Czy jeszcze wierniej pracowali dla niego. Kolosa 3 sagt, dass wir immer so arbeiten sollen, als ob wir direkt für den Herrn arbeiten. List do Kolosan mówi nam wyraźnie, abyśmy jeśli co czynimy, czynili wszystko tak jak dla Pana. Aquila war bereit. I Aquila był gotowy. Die Arbeitsleistung von Paulus anzunehmen. Wziąć czy skorzystać z tej pracy, którą wykonywał Paweł. Und ihn dementsprechend zu entlohnen. I właściwie można powiedzieć w taki sposób mu też i zapłacić mu za to. Arbeitgeber haben auch eine ganz besondere
Aufgabe nach den Gedanken Gottes. Pracodawcy też mają bardzo szczególne zadania dane przez Boga. Beides muss ausgewogen sein. Obydwie strony muszą być bardzo dobrze wyważone. Doch hier sehen wir einen weiteren Punkt. I to widzimy też i w tym następnym punkcie. Tutaj. Paulus arbeitet nicht nur bei Aquila und Priscilla, sondern sie nehmen ihn auch auf. On nie pracuje tylko dla nich, ale oni też go przyjęli. Es ist nicht nur ein Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern. To nie tylko tutaj zauważamy stosunek między pracodawcą i pracobiorcą, sondern es ist auch noch das Üben von Gastfreundschaft. Ale zauważamy tutaj też coś z gościnności. Ist das nicht gewaltig? Czy to nie jest rzecz wielka? Was haben wir denn gerade gelesen? Sie kamen doch gerade von Rom. Sie, Aquila und Priscilla, kamen gerade von Rom. Myśmy mówili o tym, że tych dwoje przyszło akurat z Rzymu. Sie mussten selbst eine neue wirtschaftliche Basis aufbauen. Oni, tych dwoje, musiało też i założyć jakieś podstawy dla prowadzenia działalności gospodarczej. Und jetzt noch zusätzlich einen aufnehmen. A teraz jeszcze dodatkowo przyjąć kogoś. Jeder weiß, wenn er eine neue wirtschaftliche Grundlage legen muss. Który też chciał w jakiś sposób utrzymać się gospodarczo. Dann reichen 24 Stunden am Tag nicht aus. Der Tag ist immer zu kurz, wir müssen viel mehr arbeiten. Że wiadomo, w tych trudnych okolicznościach on musiał zarobić na swoje utrzymanie, na całodzienne utrzymanie. Aber Aquila und Priscilla sagten, wir machen das. Ale Aquila i Priscilla powiedziała tak, my to uczynimy, przyjmiemy go. Er kann bei uns wohnen. On może nawet u nas mieszkać. Paulus war übrigens ein sehr fleißiger Mann. Paweł był bardzo pilnym człowiekiem. Das wissen wir aus Apostelgeschichte 20. To o tym czytamy z Dzieł Apostolskich w 20. rozdziale. Paulus war als Zeltmacher ein sehr fleißiger Mann. Paweł jako wytwórca namiotów był bardzo pilnym pracownikiem. Er kann den Ältesten von Ephesus gegenüber sagen. On mógł powiedzieć tym starszym z Efezu, z którym się żegnał. Durch meine Hände Arbeit. Pracowałem swoimi rękami. Wurde sein eigener Bedarf gedeckt. Ja potrafiłem utrzymać samego siebie. Der seiner Mitarbeiter. Ci, którzy ze mną byli. Moi współpracownicy. Und drittens, Bedürftige hat ja auch noch unterstützt. I również mogłem zaspokajać potrzeby potrzebujących, biednych. Wollen wir einmal den Vers lesen zu unserer Ermunterung? Czy może przeczytajmy ten wiersz dla naszego pokrzepienia czy zachęty? Apostelgeschichte 20, die Verse 34 und 35. 20 rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 34 i 35. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Noch ein Gedanke zur Gastfreundschaft. Jeszcze jedna myśl, jeśli chodzi o gościnność. Römer 12 haben wir ja den bekannten Vers. Rzymian 12 rozdział, mamy bardzo znany wiersz. Da sagt er in Vers 13. W 13 wierszu czytamy. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Wir werden da also aufgefordert, nach Gastfreundschaft zu trachten. A więc jesteśmy tutaj wzywani, aby być gościnnymi. Wir dürfen hier die Gastfreundschaft in Polen genießen. Jak możemy to okazywać tu w Polsce? Wir sind glücklich darüber.
My sami tę gościnność odbieramy, jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Unser Wunsch und Gebet ist, dass der Herr euch das reichlich segnen möchte. Naszą modlitwą jest to, aby Pan wam szczodrze za to wynagrodził. Und wir sind sicher, dass der Herr es tun wird. I my jesteśmy pewni, że Pan to uczyni. Aber noch ein Gedanke. Jeszcze jedna myśl. Sie verharrten in der Gemeinschaft, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. My czytamy, że wierzący trwali w społeczności, w wyłamaniu chleba, w modlitwach. In der Gemeinschaft verharren beinhaltet auch. W społeczności trwać oznacza również to, Gastfreundschaft zu üben. Aby okazywać gościnność. In Apostelgeschichte 20 sagt Paulus, w 20 rozdziale dzieł apostolskich Paweł mówi, ich habe öffentlich und in den Häusern gearbeitet. Ja pracowałem publicznie i po domach. Wie wichtig ist der geistliche Austausch in den Häusern auch. Jak też ważną rzeczą jest to wspólne wymienianie swoich myśli czy spotykanie się po domach. Aquila und Priscilla waren nicht nur Arbeitgeber. Aquila i Priscilla nie byli tylko pracodawcami. Waren nicht nur solche, die für die leibliche Versorgung da waren. Nie byli tylko tymi, którzy troszczyli się o ciało, można powiedzieć, Pawła. Sondern die Paulus von Herzen aufgenommen haben. Ale oni też Pawła przyjęli z całego serca. Eine geistige Beziehung wuchs daraus. A więc z tego wzrastała ta duchowa społeczność. Und aus der Arbeitsstätte i z tego właśnie miejsca pracy wurde eine Segenstätte. Stało się to miejsce pracy, przemieniło się w miejsce błogosławieństwa. Ich habe gesagt, Aquila und Priscilla waren gläubige Leute. Ja powiedziałem, że Aquila i Priscilla byli wierzącymi ludźmi. Wir finden ihre Bekehrungsgeschichte aber nicht. Ale nie czytamy tu o ich historii nawrócenia. A was sagt der Herr? Ale co mówi Pan? An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. On mówi o owocach, przez które możemy widzieć ich wiarę. Wir haben keine Worte von Aquila gelesen, oder? Myśmy nie czytali żadnych słów o Aquili. Aber die Taten sprechen Bände. Czy słów Aquili, ale my widzimy ich czyny, jego czyny. Unter diesen schwierigen Umständen das zu verwirklichen. A urzeczywistnianie czegoś takiego w tak trudnych okolicznościach, jakich oni byli, das erstaunt uns. Das erstaunt uns. To nas zadziwia. Das erfreut uns. I to nas też raduje. Und das darf uns gegenseitig motivieren. I to powinno nas wszystkich motywować. Je nachdem, wie der Herr uns Gelegenheit gibt. I tak jak Pan nam, na tyle, ile Pan daruje nam możliwości, auch in dieser Weise das den Glauben darzustellen. Abyśmy w ten sposób potrafili też i umacniać wiarę jedni drugich. Glaube, jetzt machen wir eine kurze Pause. Zrobimy teraz przerwę. Tak, do 15 po drugim przerwie. Chyba się przedłuży, bo ktoś coś mówił o jakiejś kawie. Tak, aha. Aha. Także tą przerwę zrobimy, jak ona wyjdzie. Ich versuche mich immer wieder zu setzen. No nie wiem. Co? Trzeba więcej mocy? No. Nie wiem, po czym można. Nie wiem, co można. Nie wiem. Jak dużo go włączyłeś? Słucham? Nie, bo Ania szła do toalety. Tylko po to. Słucham? Na tą chwilę. Tak, no chodzi o to. Bo... Przecież jak była. Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo, kto go potrzebuje, kto dokonuje narodzenia na nowo oraz jakie są tego skutki, jakie są tego rezultaty.
Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś
narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha, ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki.
Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga. Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze. Że ja już jestem Bożym dzieckiem. Że nie jestem dzieckiem diabelskim. I że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację. Ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała, po prostu Boża, przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki,
bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić.
Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane, po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował. To jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić. Żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi. To jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy.
Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział.
I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa.
To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6, to jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa. I interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest
Ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich. 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił. A w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł. Ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli.
Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg
żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy ty zrozumiałeś, i On wie, czy ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już
za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w 2 miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że
kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się rodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa
jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy
Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro, bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie, i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne, bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne.
I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo
Biblię albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.